to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and did away. I'm f***ing okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the hole, controlling my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million things that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's your stuff. Standing there killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose shame. From the stage, running out of my pain. I see a sun coming out of that rain. My team really not game. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till the diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a god. Mess, hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Oh, my devil, when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's your stuff. Standing there killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose shame.
Ty, widzu! Halo! Słychać mnie? Musi mnie kurwa słychać, bo widzę. Siema! Co tam u was? Jak tam sobota? O, widzowie, jak tam sobota? Mam nadzieję, że kurde koks! No ja se... wbijam się do kolejki z bomby. I... diament będzie za niedługo, także... koks totalny! Także koks totalny, ziomeczku. Olek, dzięki za followka. Mam nadzieję, że jesteś uśmiechniętym byczkiem, widzowie. Mam nadzieję, że dobrą mieliście sobotę. W sumie jeszcze trwa. Mam nadzieję, że będzie kozacka dalej. To będzie koks. Jak będzie dalej sobota, koks. Dobra, gramy dalej serię. Kiko, ja pierdzielę, dzięki też za followka, ziomeczku. Dobra, Gold 2, 23 RPki. No co, dzisiaj myślę, że się dobije goldzika 1. Zobaczymy. Mam nadzieję. Ile procent z matury z matmym zajebałeś, bo nie mam motywacji się uczyć? Nie pamiętam, może 60 coś. Nie pamiętam. Za ile zboostujesz konto Silvera 4 do Golda 4? Nie boostuję, ziomeczku. A Silvera 4 do Golda 4? Lol boosting. Ile może kosztować Silvera 4 do Golda 4? Już ci mówię. Silver 4. Gold 4. 142 zł 20 groszy. Taka jest cena. Także jak chcesz, możesz zapłacić. Nie no, ja nie boostuję. Wiktory, dzięki za followka, ziomeczko. Co XD piszecie? Co XD? No kurde. Ty, no ja ci pokażę. Gold boosting. Co ty myślisz? Że takie ceny to ja sobie wymyśliłem? Pa. Pierwszy link. League of Legends boosting. Co nie? Ja tego nie wspieram, jebać tą stronę ogółem. League of Legends. Silver 4. Gold 4. Cena 142 zł. A, ilość otrzymywanych LP-ków. Ty chyba nie masz plus 20, co? 19, o, trochę więcej musisz chyba zapłacić. Co, chcesz buścika sobie kupić? Ale spoko, w 12 sezonie jest minus 10%. Daj po 9 LP. Poniżej 10. Yummy. O, duo Q z boosterem może chcesz se przyjebać. O, 3 stówy. Plus 1 winek. Tak naprawdę to jak co od Irona 4 do Master Tiera. O kurde, 4 koła kosztuje. Kurde, to nieźle by się booster dorobił. Czemu do Master Tiera? Co, do Challengera nie dacie rady? Kurde, sadek. No. Ziomek, tyle kosztuje boosting. Co ty myślisz? Że boosting to jest tani biznes? Boosterzy to zarabiają tyle, że wiesz, że koks. Myślisz, że chociaż legit jest ta stronka? Nie wiem, nie próbowałem nigdy. Powiem ci, że boosting to też jest biznes, nie? Więc, a biznes jest prowadzony przez ludzi, a ludzie jedni są fajni, a inni to kurwy jebane, które mogą oszukiwać, także wiesz. Nie wiem, czy ta strona jest legitna, bo nie korzystam. No, ona jest support. Kurwa. Czemu supporcik? Dobra, spoko, ja mam technikę na to. Can I meet smoking? W sumie zobaczę, czy to nie jest smurfki czasem. No, jak widzę pajka na midzie, to może być różnie. Nie, to nie jest smurfki. Gram na platyny.
Gram z platynami. To nie jest smurfkio. Słodka Maja. Nie. Dobra, koks. Okej, go! No i to mi się podoba. Hanks, ziomeczku. Tak się zdobywa mida. Ale w sumie on gra pajkiem, to na suporcie też będzie dobrze. Podobno ma być Hainun Kata, co sądzisz? Kurde, koks. Kozacko. Siema Kiko. Siema Wizzy. Siema Senido. Od kiedy grasz w G2 i na jakiej pozycji? W G2? Gram od 23 LP. Moja pozycja to 38-4. Ale ze mnie zajebisty dowcipniś. Mam pytanko, jak się teleportuje do nożyka, jak grasz Katariną? Musisz E nacisnąć na nożyk, to wtedy się teleportujesz. Bo E, możesz skakać do turetów przez E. Na który dzisiaj streamek? A nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Mordeczko. Dzisiaj byłem na siłce. Były robione bicki i klata. Widać? Mam większa klata, tak? Dobrze, to się cieszę. Co ja na eko gram? Ej, jaj, kim ja mam pobrać? Na eko. Kurde, Rengar. Twitch. Singet to mnie walnie chyba z tego swojego slowka. No da kata. Siema NWG. Ile biorę na klatę? Wiesz co, dwa tygodnie temu to 65 wziąłem. Teraz nie wiem. Może 70. Widać, teraz wyglądasz jak lekko atletyka. Dzięki bardzo. Mówiłem, siemanko. 70 XD? No kurwa. Od czegoś trzeba aż zacząć, ziomeczku, nie? Dobra, mam zajebiste runy. Lepszych się nie da. Devil, dzięki za subika. Jeszcze mam więcej osób cię ogląda w nocy niż teraz. Myślę, że dlatego, że dopiero teraz zacząłem streamka. Dlatego osoby się dopiero zbierają. Okej, dzięki za subika. Ja trenuję 3 lata i w wieku 14 lat biorę 80. No to kilka koks, mordeczko. Siema, miękki kaktus. Rankeda gram, tak. Jakbyś z Silvera jakieś porady? W opisie jest odpowiedź na to pytanko. Jak trenować klatkę piersiową, żeby siła szła w górę? Bo nie wiem, czy małe ciężary, ale dużo razy, czy wyższa, ale mniej powtórzeń. Meczku, powiem ci tak, nie komplikuj sobie siłowni i to, czy masz robić więcej powtórzeń na mniejszych ciężarach, czy mniej powtórzeń na większych ciężarach, to koło chuja to lata. Tak szczerze. Po prostu, ziomeczku, ja mam taką zasadę. Jeśli jestem w stanie zrobić 15 powtórzeń, to sobie dokładam ciężar. I w sumie to jest moja jedyna zasada. I tyle, ziomek. Siłownia nie można sobie komplikować. Nie komplikuj sobie. Bo to jest właśnie największy błąd nowicjuszy, że się zagłębiają, to kurde. Co tu zrobić? Czy więcej powtórzeń? Coś tam, kurde, ziomek. Po prostu, idziesz na siłkę, robisz swoje i tyle. 40 poziom ma ziomek. Smurf? I don't know. No. Grasz na karmę, będzie ciężko. Będę miał Freylinia. Bo mogę... Nie zabiję jej, ale będę mógł dużo roamować. To jest taka linia, że bardziej dla mnie będzie koks. Don't
ekipa jakoś za mnie da. Nice chick. Nie ma flasha. Gank mid, co? Ważne, żebyś zakoczył? Zakoczył mięsień, jak już nie masz siły, bierze dziesiątka, żeby ci pomógł tylko przetrzymał sztangę i zrobił jeszcze ze 3 powtórzenia. Oto o kurde. O ja pierdziele. Nice. Young Buck, dzięki za subika. Wiesz co? Major, żeby zaskoczyć mięśnie, to no było to już dowód, kurde, udowodnione, że tam jak dopierdolisz w chuj i że cię boli tak zwany failure, to jakoś za bardzo nie wpływa na rośnięcie bicepsa, znaczy bicepsa, kurwa, mięśni. Ale wiesz, to różne badania mówią co innego, ziomek siłowni powie tak, ja powiem tak. Także ja po prostu nie chcę sobie komplikować rzeczy i po prostu idę sobie na siłkę, robię swoje i chuj. Jest koks. Princess Scuba. Enemy. Znaczy no, na początku. Tam zdobył killa Rengar. Rengar jest na topie. No to za playlista? A jakaś no copyright. Darmowa. Dobra, gościu w platynie tak gra, to jest trochę dziwne. Dobra, no mam free linię. Ziomek nie wiem co robi tą karmę. Dziwny jest. Czy nagrasz Nunu? Kurde, już trochę nagrywałem tego Nunu. Dobra, kanon. Sorry ziomek, lubię kanony. Specjalnie spingowałem mojego kanona, żeby wiedziała, żeby się wbić jak karma podejdzie pod kanona. Wiecie o co chodzi, takie taktiksy. Ja mogę się w sumie na nią wbić, tylko kurde, właśnie karma jest trochę problematyczna. Bo ona ma tam swoją linkę. Ja pierdzie. Bez skina nie wiem kiedy te mieczyki schodzą. No, Fox. Siema Juno. Kurde, muszę szybko pusznąć. Ojojoj, uda. Siema Almetta. Myślałeś, żeby nagrać jakąś nutę? Powiem ci, że do muzyki to mi mega daleko. Nie interesuję się tym tematem. Jamek pierwszy raz gra karmą. Forest, dzięki za subika. Nie wiem czemu first time'uję czempionika na rankedzie. Ale czasami tak chyba trzeba. No bo dobre karmy playerzy na midzie to by robili ulti W, żeby się healać, nie? I denerwować. Ignajcik. Dobra, spoko. Pierwsza gra, można być chujowy. Ale ty się ulałeś? Ziomek. Od 2 miesięcy to akurat zrzuciłem 2 kilo. Fuck. Na pewno się nie ulałem. Jakie masz inne maino oprócz katy? A, Veigarem lubię sobie pograć. Ogólnie jakimiś assassinami w sumie. Typu Zedem lubiłem grać. Teraz to kurde wszystkim. Kendo War, dzięki za followka. Bo ty kurdam. Ja muszę schodzić na inne linie, bo to nie ma sensu się jebać z tą karmą. Lukciar, dzięki za followka. Siema Lukciar.
Ja pierdziele, chyba pingów nie zrozumieli. Ja pierdziele. Co się dude stało? To się wyjebało. Czy oni Drake'a będą robić? Chociaż Warda niech zostawi czy coś. Będzie git. Siema szkoła. Kiedy horror, bo dawno nie było. Kurde, nie wiem, byku. Kurde, jestem turbo useless, nikomu nie pomagam. Siema Alexo Kind. Silny ten Rengar 515. Ty zacząłeś od Irona, czy grałeś jeszcze placementy? Od Irona. Dobra, na razie jest git. Czy zrobię pentę? Nie wiem. Zobaczymy. Jaka ranga aktualnie? Wiesz co? Powiem ci tak, że jest napisane na ekranie i jak znajdziesz, to możesz mi napisać. Dobra, ale ja mam w sumie dobrego czempiona w ich team. Oni mało cc-ków mają. Takich, żeby mi przerwać ulti. Także jak ja będę nafidowany, to będzie grubo. Tak myślę. Muszę schodzić na tego bota. Znaczy na bota ogólnie muszę schodzić. No, przeciwnicy też nie ogarniają. Kurwa, to jeszcze przeżył! Ja pierdolę! 9 HP, widzowie. Dobra, chyba to będzie luz numer 5. Tak mi się kurde wydaje. Ja pierdzielę, giga unlucky. Sadek w chuj. Dobra. Tryhardzik, ziomek. A ty jest jakieś gówno, a nie tryhardzik. Siema, Pain. Okay. Kurde, nie mam komu pomóc. I bot przegrywa, i top. No, bot teraz oro potężne. Dobrze, zintowalnie. Pogchampik! Pogchampik. Pogchampik. Siema Marcin. Kiedy nogi będą robione na siłce? Jutro. Nice spike.
sądzisz o damage'u Rengara? Damage'u Rengara? Powiem ci, że chyba jest zwiększony po tym reworku mini, nie wiem. Ale naprawdę coś mnie, kurde, mocno uderzył ostatnio. Dobra, nie, ja nie frizuję katom. Muszę schodzić i pomagać. Frizem to nic nie ugram. Co robisz, Jace? Czemu jesteś na midzie, kurwy? Siema, Tomek. Kurde, co ten Jace odpierdala? Ziomek! Czemu on jest na midzie? Ty! Don't do that to me, man. Siema, Korpin. Czy Pike na midzie nadal git? Nie bardzo bym powiedział. Znaczy nadal git, on Imo nie jest git od bardzo dawna. Oni topside mają taki lepszy z tym Rengarem. Nie wiem. Echo, gdzie jest? Idę na Rengara. Dobra, gówno jebane. Gówno! On mnie goni. Sadek. Kurde, nie wiem co ja mam robić. Jestem taki, że nie wiem co mam robić. Pierwsza gra. Mózg mi jeszcze nie działa. I mam 2-3. A i my tego Drake'a nie wzięliśmy. Ja pierdolę. Holy shit. Jana, rób coś. Nie wiem, jakby special był. Dobra, trudno. Giga gówno. Giga gówno. Giga gówno. Patryk, dzięki za subika. Jest git, jednak. Siema, Patryk. Inhibitor wziął 14. Zajebiście, ale będziemy mieli przewagę golda teraz. Ale kozacko. Kurde, ale gra, powiem wam szczerze, wygląda tak turbo średnio, co? Karanga obecnie. Nad kamerką masz, byczko. Czy Mordekaiser kontruje Malphite'a? Tak. No Malphite jest bardzo dobry na czempiony AD bruzerów, a Mordekaiser jest AP. Dlatego Mordekaiser jest dobry. Tak, a Sylas jest najlepszą kontrą na Malphite'a, bo jeszcze mu ulti kradnie i robi to co Malphite, tylko że lepiej. Większym damage'em. I na linii też go wali w cipkę. Ja nie zagram next time MF-ką, bo nie gram MF-ką i co tu Rengar robi?
Czemu tu jest randomowy Rengar? Muszę poczekać na drużynę. Karma, tego się kurde nie spodziewałem. Rengar! Ty jesteś kurde silny, ci powiem. Holy shit. On na mnie wskoczył i mi wywalił kurde 1000 lipsa taka. Cześć mnie, jak leci? Cieszę się, że udało mi się ciebie w końcu live złapać, a nie z danego odcinka. Drzemka w sam raz, twoje pitolenie do widzów do snu, pozdro. Kurde, sadek trochę, że jestem do spanka. Trochę mi przykro teraz. Dawaj. Dobrze, 1000 pieniędzy. Runy jakie mam? Takie. Pod Conquerorka. Jakieś protipa, żeby szybko przeskoczył brąz. Bo właśnie dzisiaj do niego awansowałem i nie chcę znowu do Aerona wracać. No ziomek, no taki protip musisz grać jak Silver. To walczył na fajnym MMA. Kurde, nie pamiętam wszystkich, ziomeczku. Polak walczył i Ferrari. I Jawczan też był. O kurde, Twitch ma już 2 core itemki. What can I do? Dobra, nice. A ja tak się cofam, mam itemek. Jesteś do spanka, ale w dzień oglądam tam, gdzie zostałem na przykład po obiedzie i rano kontynuuję oglądanie przy kawie. Zwróćcie, mój telefon wie, kiedy śpię i zegarek. A, chyba kuma. Dobra, ja Zonia potrzebuję byku, bo jak ten Rengar wsiądzie na mnie z takimi itemami, to ja mu mówię, kurde, deduwę robię na łeb. Jako Ekowski. Kurde, co oni się tak dziwnie biją? Ja myślałem, że Eko po prostu se pójdzie w chuj, dobra. To są randomowe walki. O, ja pierdzielę. Nie mnie. Spierdalaj ode mnie. Dobra, coś chyba combo zjebał czy coś. Szybko, irry! Zostawię tu mieczyk. Quadrokiro! Penta dla widza? Miała być penta dla widza. To masz, ziomeczku. Wszystko dla moich brosów. Oj, bro, zajebioza. Dobra, chyba jednak katą umiem coś tam trochę. Dobra, bug. Myślę, że bug, co? Po prostu bug. Ja nie pomagam. No jakbym tu mieczyk miał czy coś. Oglądam kiedy mogę, a rozumiem. Rozumiem, byczku, rozumiem, ale...
Kurde, ale mi zimno w rączki. Muszę się rozgrzać jeszcze. Do której live? Nie wiem, ziomeczku, zobaczymy. O, nice. Kurde, chyba bez kitu ta kata zaczęła znowu siedzieć. Dlaczego zależy, jakiego mityka składasz? Od runu mnie. Jak gram pod Conqueror'a, to Riftmaker'a lecę. A jak Electrocuta, to Protobelcika. Why I tank this step, bro? A więc tak. O, ja pierdzielę Singed. Kurde, ty Singed support, co ja się boję? Dobra, boję się. Ale to jest... Jakoś wyszło, bro. Trochę niewygodny recall. Oni mają Magic Resisty, ten Rengar. To specjalnie dla ciebie, Wojt Stafik. Runy od czego zależą? Od matchupu. Nie, ja podkręcę grzejnik. Dobra, kurwa. Lecimy. We are going more. Siema, Lil Dix. Siema. Nie uważasz, że zachodnie dzieci rzadziej życzą raka niż eunetnia? Uważam, że na łeście właśnie częściej. Tak, nie wiem, no... Tyle razy... O wiele bardziej dla mnie jest toksyczne łest niż euna. Kurde, zonie już klikałem. Fuck me. Na łeście, z tego co grałem, to na łeście jest o wiele więcej osób z wyjebanym ego. A to jest najgorszy typ gracza. Co myślisz o Putinie? Ja pierdziela. Ja mam wrażenie, że Putin za niedługo będzie zakazany, albo już jest i mnie nabrałeś i mam bana. Nie reportujcie mnie, widzowie. Sorry, Twitch Administration. Muszę się nauczyć dobrze kamerą ruszać? Nie wiem, ziomek, ja strzałkami ruszam. Nie wiem, czy to jest dobrze. Na pewno nie. Długo czekam na Westa, nie wiedzieć czemu nienawidzę Euna. Nie, może tak ci się już utrwaliło, że uważasz, że Euna jest dla dzieci itp. No wiesz, bo to jest podstawowe zagadnienie takie poglądowe, że jak się zgadzasz, jak to się mówi, jak się utożsamiasz z jakimś poglądem, to argumenty ku niemu cię bardziej przekonują niż przeciw niemu. Wiesz, o co chodzi. Tak jak... Kurde, co ty mnie utujesz? O, dzięki Singed. Za podwózkę. Rengar na mnie skoczy. Tak jest w polityce. Jak ktoś jest... Nie wiem. Randomowy przykład. Ktoś jest za PiS-em i słyszy, jak mówi gościu z PO cokolwiek, to mówi no, zamknij łeb. Co nie? A jak z jego partii, no to je, plus jeden byczku. Nieważne co mówi i nieważne czy wie, o czym mówi. Może dlatego, że zacząłem grać w LoL'a jak... Okej, mieszkałem i waliło mnie z automatu przy rejestracji konta na Westa. Kwestia poglądu, sądzę. A nie wiem.
Albo po prostu ty masz kupec, dzięki za follow-up, albo po prostu masz takie doświadczenia, że na łeście jest lepiej. Dobra, 26 LP, ty, coraz więcej. Nie wiem jak to się dzieje, ale koks. Kupuś, dzięki za follow-up. Siema kupeć. Mordeczko. Siema, siema. Dobra, ziomek. 273 osoby, 123 łapeczek. Nie, tak nie może być. Teraz zostaw łapę w górę. I jak będzie 200, to nie wiem, co się stanie. Będę szczęśliwym Frinusiem Hubertem. I będzie koks totalny. Mam nadzieję, że też jesteś szczęśliwy. Obejrzałbym streama, ale nie mam prądu i mam 5% baterii w telefonie. Kurde, Filip. Ja pamiętam, jak też nie miałem prądu. I nie wiedziałem, co zrobić ze sobą. Bo wtedy jeszcze nie chodziłem na siłkę. To było niedawno w sumie. 2 miesiące temu? To kurde, książkę przeczytałem 100 stron. Czułem się jak geniusz. Więc jak masz mniej prądu, to jesteś mądrzejszy. Dlatego Albert Einstein był mądry. Bo wtedy prądu nie miał. Dzięki za follow-ka. Nie, Albert Einstein miał prąd. Albert Einstein, no tak, miał prąd. Albert Einstein. No, dobra. Dobra, był wtedy prąd, no. No to, ale był mądry, bo często światło gasił chyba. I nie zapalał telefonu i Facebooka, nie przeglądał. Jak tam Katara? Jest dobrze. Też zacząłem właśnie książkę? A jaką? Jaką czytasz, byku? Ale może on nie miał. No, Albert Einstein może jednak nie miał prądu. Znam Wysockiego. Wiem, kto to jest. Widziałem go na Fame MMA. Ale w sumie całą ekipę Xoya Industries widziałem. Był tam Luki, o. Chciałem do niego podejść i powiedzieć dużo Lukiego, 10/10, ale pomyślałbym, że jestem zjebany. Dlatego tego nie zrobiłem. Ambro, dzięki za follow-ka. Ominęło mnie coś? Koks giera, ziomek. Katarinką. A ja mam first pika. Dobra, drugiego mam, ale kurde, szybko pikuje, to nie pikuje katy. Luki, o. Dokładnie. Luki, o. Jakie plany na YouTube'a mam przyszłość? Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie idzie w dobrym kierunku. Chcę robić te streamy codziennie. A później zobaczymy. Ludzie trendy banują. On nerfy dostał. Nie wiem, czy jest dalej OP. Babunia w teamie. No. Proszę pomóż, sam zrobić proszę. Miałem brąz 2 i zacząłem spadać do brązu 4. Zawsze w enemy jest jeden fit, typek i kiruje, a ja daję dupy. Mogę zobaczyć OPGG, ale po OPGG to ja ci dużo nie pomogę. Wiesz, po OPGG to nie jest jakaś duża pomoc. Kurde, nie wiem czy Yasuo, żeby mieć więcej widzów. I Irelka też mi da widzów. Dobra, to Irelka. Ludzie lubią Irelkę. Weź Jaxa. Dobrze. Teraz na topie Malphite wjeżdża chyba. I będzie git. Dobra. Ziomeczku, Murcik skocham. Dobra. Ziomek, ty masz 44 level, to jest twój pierwszy sezon, masz brąz 4. Ja też w pierwszym sezonie miałem brąza. Jest zajebiście. Trochę tutaj lose streak, ale to się zdarza każdemu. Chociaż Katariną to ci może pomogę, chociaż z buildem czy coś. Widzę, że Divina próbujesz, to się nie wypowiem, bo nie wiem.
Dobra. Co tu mogę powiedzieć? Mało farmisz, ale masz brąza, także się nauczysz z czasem. Conqueror tutaj. Dobra. Grasz Katariną, to od razu ci mogę powiedzieć, że nagrałem dwa filmy Akademia Katariny. Także możesz to ogarnąć. Możesz ogarnąć te filmiki. Jeśli z bomby to mówię. Co jeszcze ci mogę powiedzieć, byku? Kupujesz kontrol warty? Kupujesz. Dobrze, ty na brązo? 4? Co ja ci mogę powiedzieć? Będziesz te runy, kurde, nie wiem czy jest jeszcze dobra. Ludzie ją sprawdzają i mówią. Nie, różne stanie o tym mają. Czy to jakieś card carry? Jak jest card carry, to będzie dumny z takich gierek, ale nie ma co się. Nie ma co patrzeć, w sensie fajnie. W sumie jest inaczej. Jak masz hard carry, to możesz zobaczyć co się stało, że było takie hard carry. A jak przegrałeś, to zobacz co się stało, że przegrałeś. No, precyzja w drugim drzewku mi totalnie nie pasuje na kotę. Julek, dzięki za subika. Bo ja na przykład sobie gram... Jaki ja mam nick? Jaki ja mam nick na tym koncie? Wal 2 K bez S. Wal 2 K. Aha, bo ty na łeście byłeś, dobra. Sorry, sorry. No, ja sobie gram, patrz, w drugim drzewku Sorcery. Imo jest lepsze. Można też Resolve'a, ale to zależy od ciebie. No i w sumie Katarina to jest takie... Bierzesz sobie builda, jest koks. Na SUO w ogóle zrobiłeś 18-3, to jestem pełen podziwu. Ale też dobrze, że grasz tym właśnie Katariną najwięcej. Nie wiem, ziomek, co ci mogę powiedzieć. To jest właśnie moje przeglądanie OPGG. Bo mówiłem to dużo razy, OPGG to jest wierzchołek góry lodowej. Tego, co naprawdę... To, co naprawdę gracz potrafi. Nie, wezmę sobie do Randlada, zobaczę jak się z tym gra. No to jest Veigar, to ja go oram w Irelia. Jestem Irelią, to ja oram Irelia. Czy boostuję do Diaxa? Nie boostuję, ziomeczko. Princess Kuba, ty. Ej, bez... Naprawdę gram na takiego tego samego zioma? O ja pierdolę! Okej. Okay. I see what's happening here. Czekaj. Zastanawiam się... Nie, to nie był stream sniping. To nie był stream sniping, bo on miał odpaloną bo miał czerwonego trinketa odpalonego. Także... No, nie mogę powiedzieć, że stream snipował. Ale ten grab... Był dziwny. Ale teraz, jak zobaczyłem, że ma czerwonego trinketa, to jest wszystko jasne. Siema, Buchert. Powodzenia dzisiaj, dzięki, byku. Jedź na chwilę w ustawienia... koloru kursora? Co? Kurde, nie wiem, w które ustawienia, ziomeczko. Ale bez fryszyka jestem. No, have fun na Irelkę. Siema, Korwin Kozak. Co tam? Dobrze, dobrze. Czy ocenię OPGG? Ja oceniłem za donate'a. Tak to nie oceniam. Grochówka w bidonie. Dzięki za followka. A Wojtek? A ziemek się mnie bardzo boi.
bardzo dobrze. Kanona nie zdobędziesz, byku. Nawet expa. A nie wiedzę. Dobra, trochę dostałem w sumie w pierdol za to. Ale worf. Kurde, czemu ja dostaję z jego Q? O nie. Nie waj tak ginie. Siema Jax. Ja pierdolę. Ja pierdzielę, on nie zginął. On nie zdedał. Jak to się stało? Okej. Okay. Nie pytam. Nie wiem. Czemu nie zginął. Bariera OP. Dobra, my bad. Siema Medisz. Kurde, Sadek. Że ja to kill w miniona trafiłem. Grasz w ligę na odcinkach czy w wolnym czasie też? W wolnym czasie czasami rankedy gram. Tak to nie. Siema neutral. Czy walę coś w nosa? Nie. Tym kursorem mi Windowsie chodziła. Aha. No nie wiem. Co tam? Window się mogę pokazać. Dobra, ziomek ma 9 farmy, killa nie dostał. Trochę i tak Sadek, co się stało. Ale spoko. Siema szef, jestem twoim wielkim fanem. Siema byczku. Ja twoim też jestem fanem. Jeden Sedi, dzięki za followa. Akali jest dobra dla brąza? Powiedziałbym, że nie. Akali jest trudnym czempionem. Garbi, dzięki za followka. A dla osób z niską dywizją nie chciałbym trudnych, żeby grali trudnymi czempionami. Bo zamiast uczyć się grać w LoL'a, to oni się uczą grać czempionem. A to nie powinno tak wyglądać. Ale nie trafiłem. Smash, dzięki za followa. Już pizzę? Smacznego, byku. Ktoś tu jest, no. Nice! Dobrze, śmiej się. Kurde, nie mam many. Ja pierdolę. No nie, Muru! Co ja powiedziałem przed chwilą? Dobra, gościu. Najsik. To mi się podoba. To mi się podoba. O to chodzi. Miał stracić Wavika, to stracił. A ja się muszę cofnąć. Nic nie zrobię. A nie ma flesza. Ja chyba buty na Magic Resisty złożę po prostu. W tej gierce. Byś zabił? No właśnie liczyłem manę i nie miałem many. Jak pierwszy raz biłeś Challengera, byłeś OTP jakiejś postaci? Nie byłem OTP żadnej postaci. Ja pierwszy raz biłem Challengera, kurde, nie pamiętam nawet. Może grając chyba Katą najwięcej. Mi się wydaje. Wemini, dzięki za subika. Kurde, muszę być cierpliwym.
Neutral, dzięki za subika. Karola ma największy impact na grę, teraz support. Barito, dzięki za subika. Tylko w niskiej dywizji nikt nie gra supportem dobrze. Nikt nie roamuje. Nie, rób mi tego, Jax! Kurde, jak on jest na tym midzie trochę często. Hej, Frino, pozdro z pracy. Siema, Xavcio. Pozdrawiam również. Kurde, Vegar. Minet, dzięki za subika. Grasz duo z widzami czy only solo? Only solo. I nie fluduj czatu, ziomek. A to też ciekawe, bo oglądałem kilka filmów u ciebie i myślałem, że sub tutaj jest. O, jak to się stało, ziomeczko? Czasami się zapomina takie rzeczy. Co sądzisz o Jonie, bo jest 10 razy mocniejszy niż Yasuo? No, powiedziałbym, że Jon to łatwiejsza wersja Yasuo. Ale kurde, nie wiem. Yasuo jest trudniejszy i myślę, że jak ktoś ogarnia bardziej Yasuo... Jasny chuj! No i właśnie dlatego super jest w chuj mocny. To sobie może tak zroomować i nie jest paniszowany za to. Ja mam 1-3. Ja pierdziele. Dobra, debaus się odpalił trochę u mnie. I on jest bardziej pod carry, bo jest, dostanie CC i ginie. No, no wiesz, jak ktoś dostanie CC i ginie, to każdy champion, nie? W sumie. Tak szczerze. Siema, Ludwik. Jaką postać polecasz na mida na niski melo? W opisie jest odpowiedź na te pytania. Nie każdy, bo Jan ma Klinza na E. Fixer, dzięki za subika. No niby ma Klinza, ale wiesz, to też trzeba dobrze zagrać. Nie wiem, Fizz też ma E, ale jak dostanie stuna, to jest trochę sadek. Nie wiem, no można dyskutować. Ale, Wajciar, dzięki za subika. Ale na pewno, jaki champion jest lepszy, to nie zależy od tego, czy jak dostanie stuna, to czy ginie, czy nie. Tylko jest dużo... jest dużo czynników. Same statystyki, wave clear, nie? I tak dalej. Dużo jest. Agresywny control guard. Siema, Anguish. O, Lux mi schodzi. Dobra, to jest platyna, to już ludzie kumają, że trzeba schodzić. Nie, no kurwa. Jak ja jestem niecierpliwy, ty. Powinienem po prostu to spuszować. Kurwa jebana, Jax! No czemu ty jesteś tak często? Ja pierdzielę, gościu śpi na tym midzie. Nie wiem, Primadem jesteście? Czemu on gra Jaxem w dżungli w ogóle? O, siema, cool człowiek. Kiedy filmik o MMR-ach? Już go zrobiłem dawno. Mogę z tobą zagrać? Solo gram. Solo gram, ziomeczku. Kurde, ten Karthus. No oni AP damage będą mieli duży. Dlatego leci bot i potem Wicent od razu. Bez Myfika. Czemu nie wyzywasz tego Jaxa, czy coś też wyrzuci z siebie emocje? Ja jak nie będę wyzywał na czacie ziomka, że gra w grę komputerową. Co ty myślisz, że ja zjebany jestem? Mi się... O, zresetowało mi się, lol, a nie zabiłem miniona. Taka. Teraz nie ma klatki. Wikciu, dzięki za subika. Kurde. O, Muesco lepsze. Ja pierdolę, no. Zajebiście. Nie wiem, ja mam 5 deadów.
Ale ja mam w piździe dżunglerów i supportów, nie? Masakra. Oni tyle razy do mnie przychodzą. Dobra, ja będę grał defensywnie, bo free fragi mają na mnie. Trochę sus ten Jax w dżungli. Nie wiem, może grenade czy coś. Kacpier, dzięki za followka. Łatkę najdę, ziomeczku. Stawię sobie jakieś warciki po prostu. Czat na Twitchu czytasz? Tak. Co myślę o Sylasie pod First Strike'a? A nic nie myślę teraz. Ja pierdzielę. Nie no. Śpią na tym midzie. Nie fryzuję tego. Czemu Jinx to jest? Siema Grzegorz. Nie mam ulta jeszcze. Oblivion! Dobrze! Teammate! Zajebiście! Ja bym na bot... albo botka mam. Dobra, po tym botku może coś porobię w końcu. Ja mainujesz sobie, dasz mi jakieś... Kurwa, no Jax! A. Bart? Dobrze. Rengar, super. Dobrze to Rengar zrobił. Ale Veigar kliknął R-kę. Siema, Hagridek. No ten Jax coś bardzo mnie nie lubi, co? Jaki nick mam na tym koncie? Val 2 kill. Przez V. Siema Frino w majtach. Siema. Ale że ty jesteś w majtach? Jak tam samopoczucie? Dobrze. Dobre samopoczucie. Ostatnio jest ciągle dobrze. O, Jinx. Na krawędzi. Dobrze. Dobra, no ja sidelinie będę wygrywać do końca gry na Veigara, chyba że będzie 60 minuta i będzie miał 2000 AP. Może wtedy być lekki problem. Siema Maximu. Widzicie, myślicie, że Blitzcrank tu idzie? No ja bez ulta dwóch nie porobię. To bardzika. Co on DC dostał? Nie ma tu Warda, bo jakby był, to by miniony podeszły. Co, nie masz jak został? I kurwa Jax, no. No nieźle, ale prawie padłem od tego kartusa. Śpiewasz Midasa? Ja nie wiem, o co chodzi z tym Midasem. Jak na była konferencja Fame MMA, to każdy spamił Midas i ja nie wiem, o co z tym chodzi. To jest kartus AD Carry'ta. Ładnie. Dobra, Rengar kieruje, ewidentnie.
Harald Flint. Wszystko czego tylko dotknę, to staje się złotem. No wiem, że to Midas powiedział. Ale nie wiem czemu randomowo każdy to zaczął spamić. Chodzi o Sentino. A, okej. Nie wiem kto to, ale chyba jakiś raper czy coś. Kurde, jak jestem chujowy tą intrezją, ale staram się dla widzów. Czemu tylko 720p? Strasznie kiepsko to wygląda. A mi internet na więcej nie pozwala. Niestety. No jeszcze Axie i Blitzcrank na bota zakurwiają. O, ja, dawajcie, zabijemy Irelię! Zabijmy Irelię, a... Dobra, ja tu czekam, aż się nie pojawią gdzieś indziej. Bo bez sensu się teraz ruszyć. Azir po buffie coś daje. Wiesz, no Azir taki jest, że jak dostanie mini buffa, to ludziom pizdy odchodzą i zaczynają nim grać. Jak coś, to ja na bocie jestem, nie? Teammate. Także miejcie to na uwadze. Ale to jest platyna, to zaraz będę pingowany. Musi zbierać na nowy internet. Ja pierdziele. Specjaliści od internetu. W mojej okolicy nie ma lepszego, dlatego nie mam lepszego internetu, a nie to, że nie mam pieniędzy na niego. Bo na metku nie znam żadnej strony. Takie. To się przeprowadź. No. Jesteś bezdomny? Kup dom. Co za debil. I kupił je domy, jak jest bezdomny. Ja pierdziele, to jest personalne już. To jest niemożliwe, że to nie jest personalne. Nie wiem, o chuj chodzi. Nie wiem, czy... Ziomek jakby coś nie miał mi do powiedzenia na ucho, to by tak podchodził? Mogę ci światłowód zainstalować? Tak, tak z buta. Światłowodzik. Zawidza. To blokuje magic damage? No blokuje, ale broken. No ja mnie jasuj, dasz mi jakieś porady. Nie wiem. Nie wpierdalaj się w każdego kogo widzisz. To jest dobra rada. Od serca. Myślę, że to odróżnia Yasuo z brązu od Yasuo z diamentu. Siema, Hollow. Siedziałem na Twitchu, ale ogarnąłem, że tu czytasz. Nie no, ja staram się czytać i tu i tu. Teraz trening będzie. Nagraj poradnik do Irelii. O, jak ją jeszcze bardziej ogarnę, to myślę, że coś się uda. Kurde, baronik ty. O, zegarek. Nie leżę. Kurwa! Czemu jestem boosted? Oho! Widzę, ty na to patrzysz i mówisz XD, jak on bił Challengera. W sumie dobrze. Dobrze patrzysz. Nie wiem, jak to się stało. Jak myślisz, ile może zająć bicie 550-100 osób na live'ach z ligi? Bo zastanawiam się nad założeniem kanału. Jomek! To zależy od osoby. Nie wiem, ja miałem
pierwsze 50 osób. Kurde, nie wiem. Bo ja nagrywałem ligę. W sensie, ja miałem tak. Nagrywałem inne gierki, później nagrywałem ligę. Po jakimś roku chyba odpaliłem pierwszego streama, miałem 20 osób. Max. A później... Nie wiem, później to jakoś się zbierało i nie pamiętam, kiedy to wbiłem. Może w rok? Może w rok, nie wiem. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Profil kamerki nadal jest zmieniony? W jakim sensie? Kurde, czemu oni się biją ciągle? Może dobrze, że się biją, ja powinienem być z nimi. Idę testować twoją poradę. Spoko. Good luck, siomeczko. Co sądzisz o Lucian na midzie? No, nie wiem, może być w miarę git chyba. No, kurwa! You mad bro? Ja byłem trochę mad. Dobra, jestem greedy. Karcus i Jax to primit, ale to Polacy, więc pewnie cię z tym snajpują. Kurde, nie wiem. W poprzedniej gierce grałem na tego Karcusa, grał Karmą i tak średnio grał. Nie wiem, jakby first time'ował. Może on znany jest z Karcusa AD Carry. Siema, Eryk. Tak jak Elo Santo. Mamy szybkiego Barona. Jest 25 minuta. Byliśmy... Mamy bardzo szybkiego Barona. Siema Szyszkom. Siema Pugokopter. Że ja pójdę do bota i przybejtuję ich na bota. Co, siema cieśla, jak tam, mordo? Nie, Jinx, nie idź na bota. Ale muszę sterować nimi. Kurwa, no nie, no bo! Dobrze, idzie. Sorry, zainki. My bad. Zostałem złapany. My bad. Popełniłem błąd potężny. Jinx! Ej, Jinx Giga Chad! Holy shit! Babunia! Ale to było agresywne. Kaca mam. To nieźle cieśla. Jak bianie dywizji? Dobrze. Dobrze. Na razie wszystko wygrywam. Ale powiem wam, że kurde, nie wiem. Irelia mi się podoba, ale do tego czempiona trzeba tyle czasu poświęcić, że nie wiem, czy mi się chce. Nie wiem, ja naprawdę robię takie dziwne rzeczy. Powiem wam, że chyba odpuszczę Irelia. Chociaż z drugiej strony ja lubię, kurde, wyzwania. Tak się nauczyć czegoś. Ale tak podczas serii Iron to Diamond? Nie, no w sumie, ty, to ma sens. Dobra, ja nagram Irelię dalej. Kurde, zaraz Mythic. A nie, już kurde, Drake za chwilę.
Strajk za chwilę. Chciałem w ogóle Irelium robić w teamfajcie. Katon to wiem. Muszę w dobrym timingu się wbić do wszystkich. No Rengar się wywalił. To nie jest good. Czy odpuszczamy Drake'a czy nie? Phantom bez erki. Fight after? Set bez... O nie! Double kill! Ale ja damage dostałem! Co on fishuje? Co on fishował? Ty, to było dziwne. Nie podpuszczam, ale chcę zobaczyć Kiany na midzie. Kasi TV, dzięki za followka, za subika. Nie, no, Kianom na midzie to ja nie potrafię. Sadek dla Kanona. Kogoś zajebać szybko 1v1? Kurde, tak się robi w teamfajcie i relką? Siema Eko. Siema. Kurde, Baron to jest... Trochę... Nie tak dobrze. O nie! Dobrze! Baron. No i GG WP. Nie wiem, po Baronie nic nie zrobię. Siema Janie. A na Grunta, więc dzięki za followka. Ma woje pele, kupiec korzenny. Led dancik. Jaki jest tip na zjebu w teamie? Nie zwracać na niej uwagi i się skupić na sobie. Siema Klemcja. Siema Kubanek. Siema Protetek. Wczoraj piłem 7 level na kacie. Chciałem pik tylko. Od którego sezonu gram w ligę? Gdzieś od końca drugiego. Jak się obudziłem, to piszę, dzięki za subika. Jak się obudziłem, to dowiedziałem, dlaczego mi się niewygodnie spało, bo się wszyscy na podłodze nie mieścili. Dziewczyna na mnie spała. To nieźle. Nie, złe spanko, ziomek. Cieszę się, że na ciebie trafiłem, bo od nikogo nie nauczyłem się tyle ligi, co od ciebie i od Noxiego. No to... To ja mam się cieszyć? No dobra, cieszę się. Tak jakbyś podszedł do nauczyciela i mu powiedział: nauczycielu, ciesz się, że chodzę z tobą, że mnie uczysz. Bo się dużo nauczyłem. O ja pierdolę. Dobra, kurwa, problem. I'm bad. I'm not. Quadro! Ty, ja jestem zajebistą Iranią. No i GGWP. Kurde, jak to się stało? Miał być, cieszę się. Rozumiem. Dobra, widzowie. 40 winek. 40 winek. Mogła być pęta dla widza. O, ale nie można mieć wszystkiego. Dzięki za subika, Oliver.
Dzięki, dzięki. Dobra, widzowie. Mam taką jedną prośbę. Mam taką jedną prośbę. Ale trzeba to wziąć na poważnie. Dobra, chwila powagi, widzowie. Teraz się nie śmiejemy. Teraz się nie śmiejemy. Ok? Zero śmiechów. Tylko powaga. Ogólnie jest sytuacja trochę przykra. I trochę przykra sytuacja się stała. Że mojemu widzowi, który jest, kurde, naprawdę bardzo dobry i w ogóle jest ze mną bardzo długo, dużo mi też pomagał i w ogóle jest koksem, stała się u niego nieprzyjemna sytuacja, ponieważ miał pożar w domu i w związku z tym jest organizowana zbiórka po prostu na pomoc. Także, ziomeczku, zaraz wam wyślę linka. Dostępni, kurde, o jest. Dobra, jest link. Także, tutaj widzę upa. Bo my jesteśmy bracia frinowscy. Jesteście moimi brosami. A brosy pomagają sobie nawzajem, czajcie? Także muszę odpalić koks muzykę. Eko. To jeden z nas. I musimy mu, kurwa, pomóc, widzę. Czaisz? Dlatego ja ci udostępniam zbiórkę. I jak macie jakieś hajsiwo, może to być nawet złotóweczka, to będzie, kurde, koks totalny. Inna, nie wiem, możesz złotówkę nawet przesłać. Pomagamy ziomkowi, czaisz? Ja tu trochę ciszej. To jest mój hymn w ogóle. Ja prześlę wystówki. Pomagamy. Macie linka. I pomagamy, kurwa, to jest nasz bro. To jest nasz bro, czajcie? Ja już płacę. Dobra, płać teraz. Akceptuję regulamin. Publikiem muszę potwierdzić. Mogę to jakoś ten? Wiadomość? Domeczkowi? Płać teraz. A my sobie pomagamy nawzajem, czajcie? Wszyscy u mnie widzowie to są wyjątkowe osoby, które zasługują na wsparcie, kiedy tego potrzebują. I pamiętajcie, widzowie, czasem są złe dni, czasem jest chujowo, ale pamiętajcie, że jesteśmy, kurwa, jednością. Czaisz? Jesteśmy jednością. Pomagamy sobie nawzajem. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Bo ja z wami jestem zawsze. Eko, ziomeczko. Przekazałem ci hajsik. Jesteś koksem. No daj komentarz. Daj, wieścią. Ale jesteście super, widzowie. Wpłacone. Ja tutaj komentarz zostawiłem. Ekipa Frina jest z tobą. Ekipa Frina jest ziomek wszędzie. Także jak ktoś chce, może dopłacić. Pomagamy ziomeczkowi. Nie zostawimy go samego.
Dobra, super. Uff. Jeszcze wstawię raz linka. Tutaj i w sumie też na Twitchu wstawię. Nie zostawiamy brosa w potrzebie. Czajcie, widzowie. Wszyscy razem. Mam nadzieję, że Echo, wszystko się u ciebie ułoży i po prostu wrócisz do normalności. Wiecie, Echo to jest... To nie... Echo to wiecie. To jest dobry, naprawdę ziomek. On nie ma 18 lat jeszcze, a już dorabia sobie, żeby mieć po prostu pieniądze. To jest dobry gościu. Jest zapracowany. Także jakiekolwiek wsparcie, myślę, że mu naprawdę... Naprawdę po prostu pomoże. A my, widzowie, mamy wielkie serce. I pomagamy sobie nawzajem. Była Giga Chat Muza. No to jest mój hymn. To jest mój hymn. Niby Eko, ale czasu nie cofnie. Coś w tym jest. Ja w sumie do opisu jeszcze tam zbiórkę na ten streamek. Ważne. Zbiórka dla naszego LED Ark, dzięki za followka. Zbiórka dla naszego kolegi. A, mogę przypiąć link, no. Zbiórka dla naszego kolegi, któremu, który niestety jest ofiarą. Jak się pisze okażmy? Z kropką. Okażmy mu trochę miłości. Dobra. Wszystko widać? Przypnij wiadomość. Kurde, szkoda, że się link nie skopiował. Dobra, da się go tak ręcznie skopiować. W ogłoszeniach na Discordzie daj linka, bo nie każdy jest na streamie. W sumie, no, dobra. Też to jest dobry pomysł. Co za nudy, dzięki za subika. Okay. Karol, dzięki za subika. Siema, Belmowski. O, Lindu, dzięki za piąteczkę. Linu, 5 zł. Siema Frinu, powiedziałam koledze, żeby cię oglądał i zrobił straszny progres z twoich poradników PS. Chciał już odchodzić z LOLa, a dzięki tobie tego nie zrobił Dziena. Nie ma problemu. Bardzo mnie to cieszy.
Okej. Okay. Dobra. No to koks totalny. Dzięki widzowie za wsparcie. Mamy dobre serduszka. Siema Kacper. Będzie zapis live'a, bo jak znajdę czas, to zrobię ci shota z tym hymnem. Będzie. Na kanale Freeno Life jest zawsze. Pozdrawiam z Krakowa. Ja również pozdrawiam. Pozderki, ziomeczku. Jak ten hymn się mój nazywa? już pokazuję. Tak. To jest Let Me Down Slowly, Travis Remix. I powinienem znaleźć. To jest mój hymn. A wiecie skąd się to wzięło? Czekaj, Autofill Prev Meet. Wiecie skąd się to wzięło? Bo był taki mem. Był taki mem. To się takiego to było. Nie wiem, które puścić, bo ja to wszystko oglądałem. O, no dobra, to. Jezus Maria, ja naprawdę byłem w szoku, nie? Na coś, jak co zobaczyłem. Co nie? Czekajcie, kogo ja mam wziąć? Nie wiem. Był Katarinka, lubię nią grać. Jezus. To jest typowy mój beat. To jest the weakest Freenu wit. Beat. To jest zajebiste. No, nie jest stąd, jest ta muzyka. Giga chat. Daję wioza. Dobra, ja ze dwo szybkie. Chyba, że ktoś dobrze, nie? Bo mamy taki pojebany team. No dobra, ze dwo. No i zawsze jak mi się chce, zawsze jak mi się, nie wiem, nie chce iść na siłownię czy coś, to właśnie ta muzyka wjeżdża, nie? I później jest koks totalny. Może tak bez skina, no nie ma skina na tym koncie niestety do katy. Siema Adasio. Coś często czepiesz, ciągle chodzisz do tej łazienki. Nie no ziomek, nic on i ręce myjo.
Na Luxu czy dobry mecha? Wiesz co, to od Lux zależy. Dobra Lux to tam trzyma dystans, ja do niej nie podejdę. A słaba Lux to będzie walona przeze mnie. Kerksu, dzięki za followka. Siema AST. Jakie postacie polecasz na dżunglę? Elo, Silver, Gold. Jakieś proste, Mastery albo Warwick. A będziesz mówiła grać katą po trochu? Mogę zrobić taki poradnikowy... ten... poradnikową gierkę. Chcecie poradnikową grę? Czemu nie streamujesz Full HD? Bo niestety internecik mi nie pozwala. To teraz dajemy ku. No, taki poradnik. Przyda się? Dobra. Posłuchajcie mnie uważnie. Gramy na Lux. Także... jaki to jest matchup? Gościu ma przewagę range'a, przewagę wave cleara na początku. My jesteśmy asasinami, co bijemy z bliska, także... mamy za zadanie być spuszowany. Co nie? Nie wyjebać się od ganka, bo mają zaka, także trzeba będzie wardować dobrze i ogólnie grać nawet bardzo defensywnie przez to, że jest zak. No i po prostu wykorzystywać błędy przeciwnika, czyli jakoś podejdzie, to jakoś mu wyjebać. Starać się farmić, ale nie tracić przy tym za dużo HP, bo to wtedy nie jest worth. Czaisz? Trzy punkciki. Musisz się dać spuszować, nie wyjebać się od ganka i farmić, żeby nie stracić dużo HP. I będzie gitowa. Są takie trzy cele. Myślę, że zostanę na linii, aż kurde w sumie butów nie złożę, bo to jest Lux. Także buty na Lux OP. Ale zobaczymy jak będzie. Dobra, farmię, farmię. Wreszcie coś tam pierdoli, że się goli. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jestem puszowany, nie wyjebię się od ganka. I farmię. Trzeba na zako uważać. Farelski, dzięki za subika. Czy ona wzięła tego kanona? Wszystko na spokojnie. Nie ma co szarżować. Ja myślę, że zak jest gdzieś na swoim blue. Myślę. Mnie to puszne teraz. Okej, okay, coś tam. Może masterowi. Master idzie na drugą stronę. Dobra. Ja się przejdę z masterem. To Zak najprawdopodobniej jest na blue. Znaczy już nie na blue, tylko już właśnie na tym krabie. Zak jest. Zak zaczął od blue, czyli jest topside. Albo coś tam na bocie w sumie. Ale chyba speed greedy jeszcze. Dobra. Spoko. Teraz trzeba szczególnie uważać na Zaka. Bo to jest mał. O, Trynda się wyjebie chyba. Bo to jest moment, gdzie Zak będzie gankował. Double kill na bocie. Giga Sadek. Jak ona mnie napierdala. Conqueror Difference? Jakbym... ooooo! Pod chuj, ja chciałem złapać ten mieczyk. Dobra, Cox. Byłeś kiedyś jaja? Tak. Tak się meczku. Mam 23 lata.
Jakbym się nigdy nie ogolił, to by nie wiem, co bo tam by było. Potężny burz. Dobra, i w sumie co? Tyle chyba z poradnika. Nie no dobra, będzie jeszcze trochę poradnikowo. Bo widzowie czasami potrafią zrobić 1-0, ale później nie wiedzą co robić. Ja już ci radzę, pam, ale botlane noob, przez nich siedzę w goldzie 2,71 LP. Nie, nie, nie. Ja ci pokażę jak wygrywać takie gierki. Szósty level, push, push, push. Ma to pusznąć bardzo szybko, najszybciej jak tylko. Kurde, potrafisz, widzę, czaisz? Kanona weź, to daje dużo pieniędzy. Czerwony trinkecik, idę na bota, EBB. Mastery, jungler też tam jest. Czy ja coś zrobię na bocie, oni idą pod turret. Zabiję chyba Luciana, prawda? Nie wiem czy on ma flesza, nie ma flesza, bo Lulu mi to spingowała. Kwiatuszek i patrz, kurde, i wygrywasz bota. Goście, masz jeszcze jakieś pytania? Bierzesz farmę, jesteś nafidowany. To, że cię gościu pinguje, to chuj mu w dupę. Bo ty masz 3-0, on ma 0-1. Także wyjebane. Dark Silek. To Control Warda kup. Bo Zak to jest groźny. Tak jak widzisz, pa jaka groźna żela. Kurwa, jestem groźny, bubu-dubu. Chowam się po krzakach. Dobra, Giga Cox. No i co? Wracasz na mida. Faremka jest dla ciebie. I mimo, że byłeś na bocie, to i tak masz 49 farmy. Jest super. Siema, Andrzejowski. Dobra. Ja puszuję tego wave'a. Pinguję SS. Lux coś tam gada. I se gada. Haters gonna hate. Farmisz kanony, bo jesteś zajebisty. Idziesz teraz na topa. Bo tak zdecydowałeś, nie wiem czemu. A jeszcze to kontrol bardzika, przydatny. Grinda i tak go chyba zabije. Okej. Okay. Zjebałeś, że poszedłeś teraz na topa. Trochę czasu straciłeś. I straciłeś playto. Chujowo zagrałeś teraz. Wracasz na mida i pa, robisz coś takiego. Ku. Minionka, nie? I pa. Dostajesz. O kurde. Nie rób tak, widzu. To jebało cię chyba, że takie rzeczy robisz. I szykujesz się na bota. Mam jakiegoś jagódka se wjebiesz. Tutaj wardzik przed chwilą postawiony. Idziesz na bota i się nie przejmujesz, bo Lucian jest blind. Niestety. Dodżujesz to. I chuja się stało, ale... Ale bot już jest tiltowany, to był gank psychiczny. Czaisz? Nawet jeśli nie zadziałał, to przeciwnicy i tak sobie myślą, kurde, Kata to jest na bocie, nie mogę nic zrobić. Więc wyszło. Makosik, dzięki za followka. Wracasz na mida, trzeba odpuszować linię. Na bota zaraz znowu wejdziesz. I Lux jest wyzywana teraz na czacie. Kurde, ale musisz dodżować to Q. A jak nie dodżujesz, to jesteś noobem totalnym wtedy. Dobra, push, push, push. Dobra, Cox. I co robisz? Znowu na bota lecisz. Tylko to był wart, ale ty go nie niszczysz, bo i tak dive'ujesz bota. I piszesz dive, żeby wiedzieli. Lux tam wie wszystko, ale zanim ona tu przyjdzie, to ty już sobie poradzisz ze wszystkim. I pa, kolejny double kill na bocie. Najebiście. Nawet jak zjebałeś combo, to jest double kill. Cofka do bazy. Lux może mnie ulsnąć. Nie ultuję. Okay. No i co? Masz 5-0. Co? Trudno? Ziomek, botlane 0-2, I can't win. To ich wykeruj. Siema, Oliter. Oddałem ci dzisiaj LP-ki? No. Dzisiaj na razie wszystko wygrałem. Dobra, top lane też wygrywa, także na topa też można przyjść. Siema, Mikołaj. Dobra, na chillu sobie weź minionki. Spokojnie, spokojnie. Nam heraldzik był wzięty.
Przez Saka, okej. Tu czujesz mina? Widzisz, Luke się boi! Więc ty puszujesz i robisz co chcesz. Czerwony trinket. Andrzejowski, dzięki za subika. Idziesz na topa. Trynda ma ulti. Co się stanie z tym Wladimirem? Padnie. O, plama mnie ocali życie. Dobra, Trynda trochę... Może ja za późno, ale ja mu pomagam puszować linię. Dobra, ale w sumie wrócę na mida, żeby nie stracić dużo farmy. Można niby się cofnąć po nasz ortufa, ale ja nie lubię tak tracić farmy. Zach na topie, Sadek. Sesik. No i niestety trzeba pingować, żeby nie bić się. Ja jestem na midzie i jak ja to odpuszuję, to Luke straci całego wave'a. I się po prostu cofam do bazy, bo widzę, że oni też się cofają. No i Lux jest w liście. To prawda, że jak przepieprzasz katą, to przepieprzasz do końca gry przeważnie. No, Katarina to jest taki champion, że musi się wysnowbolować, a jak jest do tyłu od początku, to może być średnio. Siema bagno, tak jest. Dobra, oni tam puszują niepotrzebnie, bo ja już jestem i siemanko, nic nie straciłem. Widzisz? Timingowo musisz dobrze wrócić. Bierzesz te kanony, dodżujesz te skille. Jesteś zajebisty, nie powiem ci jak, dzięki za subika. Dostajesz jeszcze na jednego wave'a. Pamiętaj, jak roamujesz, przed roamowaniem spuszuj linię. Bo pa, ja mam tyle farmy, a ciągle mnie nie ma na midzie, tylko jestem gdzie indziej. Mikołaj, dzięki za subika, ziomeczku. Dobra, teraz jest dwóch na midzie, także nie wiem co się tu odpierdala. Ale Lux ma egzosta, dlatego się jakoś bałem bardziej wbić. Chociaż chyba mogłem ich zaorać po prostu, bo mam 5-0. Ale to już swoją drogą. Jaki jest wave? Normalny. Dobra, to jeszcze przytrzymam. Jeszcze sobie przytrzymam na spokojnie. Chociaż patrząc to co się dzieje na bocie, to mogłem zejść. Vladimir Q, przeczekam. Kurde, trzeba było dać Ignite'a. Możesz też coś takiego zrobić. I przeżywasz, bo jesteś kozakiem! Różdżka. Ziomeczku. Wracasz na mida teraz, w tym momencie. Patrzę, co się dzieje. Czekam na Eunę, tak. Ty zapisuj co ja mówię, bo ja ci później sprawdzam zeszyty po gierce. Dobra, jesteś na midzie, także robisz to co już się nauczyłem. Czyli po prostu odpuszowujesz linię. Jest Wladimir. Wchodzi w mieczyk. Nie ma co go walić. Trynda ma ulti, to pójdę do niego, bo pewnie tam będzie cztery osoby chyba będą na topie. Tak wam powiem szczerze. Niby greedy by było, jakbym nie miał 6-0. Ale jak jestem taki nafidowany i Trynda też, chyba damy radę 2-4. Dobra, jednak Lucian jest na bocie. Okej, to ja wracam na mida. Kasper, dzięki za subika. Siema Kier. A Dimir już ma full HP w ogóle, jak to się stało? Dobra, Git, Bieru, dzięki za subika. Dobra, zaraz znowu zejdę na bota. Bo na bocie naprawdę są easy killa. Także koks totalny. Idę tam. Wyjdź do Pajka, siema. Pajk nie ma E, także chuj. Dobra, jednak nie chuj. O, jednak dobrze, że chuj. Zach tu chce wskoczyć. No nic na to nie poradzisz, to jest coin flip. Co się teraz stanie z Drake'iem?
Dobra, ale ograłeś Pajka. Wladimira też chyba. Niech mnie przyciągnie, dzięki. Nabijasz go, bo cię przyciągną. Czekasz na shield od Lulu. Nie zintowałeś jego luksu było. Czasami się popełnia błędy, ale to jest naturalne. Kwestia, żeby tych błędów było jak najmniej. Bo wiecie, jaka jest różnica pomiędzy brązem a challengerem? Że challenger robi mniej błędów. Kapi live, dzięki za followka. Macie jakieś pytania, klaso? Z Passivera 4 do brązy 1? Nie, ale czy macie pytania dotyczące dzisiejszej lekcji? Ile grasz w LoL'a? Od końca drugiego sezonu, także trochę czasu upłynęło. Dobra. A turret se wezmę, bo pieniążki lubię. Tam jest jakiś Vladimir, co coś gada. A ten gość mówi coś. O co mu chodzi? On tak się zachowywał, jakby chciał wejść w ten mieczyk. Dobra, nie idę tam jednak. On jeszcze chyba pula nie ma. Także... Dobra, już chyba ma. No. Dobra, to było greedy. Widzę. Ale i tak zabijesz, bo jesteś kozakiem. No ta Lulu, to są, no supporty z platyny, powiem wam, że dobre są. Pomagają temu, komu trzeba. Nice, nice. I am here, baby. O kurde. A, się naklikałem teraz. A zabijasz tak, żeby wiesz, twoja pasywka jakoś tam w razie czego dokończyła zadanie. Dobra, ja mam tyle pieniędzy, że ziomeczku, jak się nie cofniesz, to masz jedynkę. Mam pytanie, jak mieć dobrego junglera, co rozumie, kiedy pomóc, a kiedy nie. Wiesz co, ja w tej gierce... I inaczej. Nie będziesz kontrolował tego, co robi ziomek z twojego teamu. Chyba, że mu spingujesz i ciebie się słucha, bo masz 11-1 i 154 farmy w 18 minucie. No ale wiesz, mi w tej gierce dżungler nie pomaga, i tak jest Kroks. Siema Kroksa. Panie nauczycielu, czy wbijanie Silvera Lee Sinem na dżungli oddaje, jak go umiem grać? Niby oddaje, jak umiesz, ale... Myślę, że to co umiesz robić Lee Sinem, to... Kurde, znowu Ignite'a nie dam, ale ja greedy jestem. Ale jakbyś po prostu... Inaczej. To co Lee Sin zrobi w niskiej dywizji, to Warwick też zrobi i to łatwiej i... Czasami nawet dwa razy lepiej. Dobra, no i patrz, lecisz na bota, nie idziesz na mida, jak dzban, bo jest mid game już, czaisz? Już mid game jest. Także idziesz na side linie. I tutaj jest inna kwestia właśnie, żeby nie być greedy i się nie wywalać od kilku osób. Dajmy Ignite'a w końcu. Ale i tak nic nie zrobi. Jeszcze Pike tu leci. Co mi zrobisz, Pike? Nic mi nie zrobisz. Bo to jest... Mid game to jest inna historia. A myślę, że dużo uczniów tutaj powtarza rok. Właśnie na side linii. Bo nie wiedzą, jak grać dobrze.
Timek niech robi Drake'a. Czy z tego odcinek na YouTubie będzie? W sumie może być. Fajnie, fajnie gierka się ułożyła. Dobra, Lucian. Nie wstój w minionach, żeby od niego Q nie trafić. Ten mieczek to jest dla ciebie przypustka do killa. Jeszcze go przedłużam. On myśli, że już się w niego nie wbije. Spike nie ma E. O kurde. Dobra, limit testing. Tego nie rób, widzu. Bo jak zrobisz raz, to powiedzmy, że ci wybaczę i jest dwójka na szynach. Ale jak to zrobisz 10 razy, to przegrywasz grę i się dziwisz, że przegrywasz jak masz 14.5. Właśnie przez to, że tak intujesz. To nie intuj. Zapisz sobie w notatniku, nie intuj. Czemu do tej pory nie masz streamu Full HD? Bo mi internet nie pozwala. Dobra, co teraz można zrobić? Można w sumie... Można iść na topa. Bo jak Baron jest w grze, w sensie takim, że realnie można go zdobyć, a nie masz TPK, to lepiej właśnie split pushować na topu. W takiej sytuacji. Przy ważniejszym obiektywie. Tam jakiś trynda coś tam robi. No na to nie masz wpływu, nie? Jak się wyjebie, to nie twoja wina. Ty robisz swoje. Wiesz, że... Wiesz, ile osób jest na bocie? Jest Vladimir, jest Lux. Coś tam Lucian chyba był. Więc może to być Zak. Spodziewaj się Zaka. I w sumie Luciana byś się powoli cofa do bazy. Także nie griduj i nie podchodź już. Patrz się na minimapę. Tam jest obok. Patrz się na minimapę. Dobra, to ja już nie będę szedł topa, bo to jest już za głęboko. A nie chcę intować drugi raz. Mogę... Coś tam sobie posiedzieć na tym midzie, bo oni trochę głęboko grają. Jakby Zak wszedł, to by się zdziwił, że ja tu jestem chyba. On frizuje, czy jakiś inny chuj? Albo mnie zbejtował. Ale spoko. To tak naprawdę to ty ich zbejtowałeś. Nie masz się czym przejmować. I później robisz coś takiego. O, oh, fuck. No! Sadek. Trochę laus było. To dostał shutdowna? Lux. Dobra, czy przeciwnicy mają magic resisty? Odpowiedź brzmi nie. To lecisz Rabadona. Trynda wkurwiony na turret. Dobra. Play around Baron. Japer, dzięki za followka. Która to jest gra? Czwarta? Nie wiem, chyba czwarta dzisiaj. Panie profesorze Frino, co pan poleca na bota? Nie wiem, jakiegoś łatwego czempionika. Dobra, myślę, że teraz można z teamem się zgrupować i po prostu Barona strzelić. Sportowego. Znaczy też nie ma co forsować. Bo lepiej to zobaczyć, czy wizji nie mają i tak dalej. Najlepiej jakby teraz Trynda na bocie był. I by przybejtował. To jest takie typowo solo queue baiting, że idziesz na bota i oni myślą, o Trynda na bocie, zabijmy go! I są w czwórka albo w pięciu na tym bocie, a wy sobie wtedy Barona robicie i jest koc. Dobra, jakieś chyba flanki będą, bo Katarina też jest dobra we flankach. Oni tu wizy nie mają. No nie mam resetów na tym bombie. A jebiście. I Timek robi Barona. Zrobił. Teraz jeszcze Mountain. Lecisz mida. Dwóch nie żyje. Próbujesz coś wziąć z tego, że ktoś nie żyje.
Dodge. Siema, Pike. To było greedy. Ale to było greedy! Zonie walisz. Jak coś zjebiesz, to w razie czego masz zonie. Kurde, ale ja gram greedy. Dobra, cofka do bazy. Jednak mają magic resisty, pa, bo Pike jest. Dobra, do tego Void Staffik. Okej, Mountain. Spoko. Myślę, że można... W sumie cały team jest na bocie, nikt się nie wraca na bota z teamu, to ja idę na bota. Bo gdzieś trzeba farmić, gdzieś musisz mieć 206 farmy w 26 minucie. A nie stojąc tylko na midzie, tyle farmy nie zrobisz. Dobra, teamek jest jednak na bocie, ale to jest spoko. Xonix, dzięki za follow. Teraz w sumie fajnie, jakbyśmy się jakoś zgrupowali i się nie wpierdalali bez Katarinki. Ale w sumie z drugiej strony jest 33-7, to my ich walimy na łeb. Więc w sumie koniec gry tak naprawdę. Więc jak teraz jak jest taka sytuacja i przegrywasz, to już musiałeś potężnie zintować i nie lubić jakiegoś kolegę z drużyny. No pamiętaj, że ziomek z drużyny to jest twój kolega. Ale to nie znaczy, że możesz mu jebać matkę. Bo koledze się nie jebie matki, tylko przyjacielowi. Ja tu zostanę sobie na bocie. Ale nie dostał damage'a, trochę unlucky. Ona ma koronę. Dobra, to jest greedy się teraz bijać. Chyba, że na utryndy będzie kilka osób, a jest tylko Zak. A tu są trzy osoby. Także jest presja robiona. A jak nie dosięgasz. Ziomek, rozmiar ma znaczenie. Trind da se robi co chce. Ten już panikuje od razu. Nie bądź jak Vladimir, nie panikuj. Dodżujesz IQ. O ja pierdziele, robisz taką sztuczkę. No tak naprawdę ty jego przewidziałeś. Dobra, puszyjesz bota dalej. No ty jego przewidziałeś, żeby być w bezpiecznej pozycji. Wiesz o co chodzi, on podchodzi do mieczyka. Ja pierdolę. Dodżujesz. Najbliższe. No tak się kieruje, no nie wiem co mam ci jeszcze powiedzieć. Co, noob team? Mój bot ma 3-8. Mimo takiej przewagi. Ja pierdzielę, widzu. Nie wiem czemu ty zwalasz winę na team. To wszystko zależy od ciebie. GGWP na czacie. Koniec gry. Jakieś pytania do lekcji dzisiejszej? 41 winek. Pokaż bicka. Shaizara. Ile jest łapek w górę? Zobaczę ile jest łapek w górę i wtedy zadecyduję. 289! Jak będzie 310, to pokażę bica. Pytanie kiedy praktyki. Zobaczymy. Dobra. Cel donate'ów. Już jest? Really? Jest ta 37. Really? Już jest? Ale wy to szybko wbiliście. Dobra, mój bicek wygląda tak. Boli jeszcze trochę zakwasy. Podoba się? Będzie większy. Mam nadzieję. Nie robi wrażenia. Kurde, Sadek. Bica, już masz to teraz na Fame MMA.
Wzbudza szacunek. Wzbudza szacunek. W ogóle ja wam się muszę czymś pochwalić, nie? Muszę wam się czymś pochwalić. Bo zwiększa intelekt. Bo udało mi się namówić ziomeczka kolejnego na siłkę. Także w trójkę będziemy chodzić. I jest koks totalny. Będę miał dwóch kolegów na siłce. Wiesz, jaki to jest giga koks? Posiadać więcej... Znaczy, samemu na siłkę jest średnio, nie? Ale jak chodzisz z jednym kolegą, jest kurde o niebo lepiej. A jak chodzisz z dwoma kolegami, to chyba jest jeszcze lepiej. Nie wiem, zobaczymy. Ile dostawałeś na starcie grania na tym koncie? Ojejku, nie pamiętam. Dzięki za subika. Nie chcę cię okłamać, nie pamiętam. Ale na pewno nie 20 coś. Razem raźniej. No. Siema Walczuks. Ja ostatnio byłem z czterema kolegami i było koks. No i nasik. Patryk, dzięki za subika. Ja tam się wstydzę przy kimś ćwiczyć. Znaczy, wiesz co, może na początku jest trochę średnio, ale potem to już normalka. W końcu wchodzisz na siłownię, no to jakbyś nie ćwiczył, to byś mógł się wstydzić, że chodzisz na siłkę i nie ćwiczysz. Wejdziesz Windowsa w ustawienia kursora. Ustawienie kursora, kursor. Kursor. Nie, czekaj. Ale kursora czy myszki? Czy ustawienie myszy czy kursora? Co to jest kolrumus kursora? Morda. Kursora. Kursor. Co to kurwa jest? Ziomek, co ty chcesz od mojego kursora? O, siema Brunia X3. Co ty chcesz od mojego kursora? Nie wiem, o co chodzi. Super Arbus, dzięki za subika. Pokaż to wyżej jedno. Wskaźnik myszy? Julek, co ty chcesz zobaczyć? Holy shit. Mam coś takiego. Nie wiem, nie zmieniam tego. Ej, a może ty chcesz mnie skakować przez opcję wskaźnika myszy? Ile tam masz? 1 czy 2? Nie wiem, 1. 1 mam. Podświetliło się, że 1. Co do siłowni, w tym roku mam plany zacząć. 15 lat to odpowiedni wiek na start na siłce według ciebie? Tak, 15 lat. Jasne. Widać twoje IP? Aż się zesrałem, że naprawdę widać moje IP. Kurde, nie wiem, w kursorze myszy byłoby widać IP, to by było niezłe. Siema, czemu znowu dzwonka nie dostałem na streamie? Kurde, dziwne trochę, mordeczko. Dowiedz sobie na Discorda. Na Discordzie jest. Ziomek, co ty tam emotkami spamisz? Jakąś, kurde, łapkę dałeś do mojej emotki. Ziomek teraz jest Prima Aprilis? Nie no, wczoraj był. Sadek. No to jest Auna. Nie, IP, tylko mnie ciekawi, o jaką masz grubość kursora. No, ja to tam nie zmieniałem nic. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek zmieniał grubość kursora, bo było mu za chudo. Gdzie zapra na Discorda? W opisie. Dobra, masz unsuba? Co się stało, że mi chcesz unsuba dać? A, Prima Prilis. Kurde, dałem się nabrać. Ten jest drugi, o chuj wam chodzi. Thank you.
Oh my god, czemu ja tak długo w kolejce jestem? Zmieniłem grubę z czegoś innego? Czego? Talerza na pomidorówkę? Siema Wojtek, jak pójdziesz dżunglę Ayamida, to możemy grać. Sorry ziomek, ale dżunglę to ja nie umiem. A może TFT? Kurde, ja mam w TFT Golda 4. To nie wiem, czy to by było interesujące. De Adrian, dzięki za subika. Jak grasz Evelyn bez skina, to ma zwiększony zasięg z W i na R na Eunę. Grałem dziś i się śmiałem, że to nie jest tylko efekt. A mówisz? GM pick jak coś? Najsik byku, ale ja solo gram. Czemu ja Lux piknąłem? Kurde, ale mnie tak dziwnie... Mnie nos szczypie, jak go dotykam. Więc najmniej wbił Mastera na TFT i mówi, że poziom jak w Goldzie. To nieźle. Teraz... Ej, teraz jak grałem... Oj kurde, ej co jest? Ej, mi się dźwięki ściszają, czy o chuj chodzi? Ej, widzowie, słyszycie dobrze wszystko? Muzykę też? Ja czuję, że mi się ściszyło wszystko. Nie wiem, podgłośniłem sobie słuchawki. Jak teraz w TFT grałem, to każdy, kurde, bierze innowatorów jebanych i Warwicka. Nawet jak mu nie dropi. I jak mi dropnie, to myślę sobie, o, fajnie. To pójdę pod chemtechowców pretendentów. I chuj, każdy to forsuje, jebany debil każdy. Git jest? To dobrze. Już się przestraszyłem. Tak jakby się duo zagrało kiedyś na większe melo. Nie wiem, ja raczej nie jestem duo, ziomek. A ty na przykład grasz na AP postać, a większa się nami bije AD, to armor czy magic resist? No ja do linii się dostosowuję. Patrzę on na ten czat? Patrzę, patrzę. You can pick me. Julia, dzięki za subika. Dzięki za subika, bro. Malphite. Co ja chcę? Siema Frimu. Cześć. No ja się wymieniam z ziomem. Skąd masz nienawiść do Riven? A po prostu jest turbo, ultra, mega zjebana w chuj, kurwa. Ultra, mega, hiper, okta, seta, beta, alfa, broken. Kogo ja gram? Na Malphite'a. Alright. Nie wiem co wziąć za runy. Dobra. Zedło. O jadło, bo czemu tak? Ja pierdzielę, jak ktoś mógł zdodżować 7 minut kurde z czekania na grę. O. Tak trzeba chyba. Dobra, na chino. Ojejku. Siema Gwizdek. Zagram kiedyś duo z Michaelem? Nie wiem.
Ja nie jestem duowym zionem. Kolejny dodge. No powoli się zaczynają dodge. Coś tak czuję. Why do I get jungle? Prefmeets, prefmeets po prostu. Co zrobić jak robię 12-6, a bot fiduje i ma 33 CS-ów w 36 minucie grze. Nie wiem, nie wypierdalaj się 6 razy. I patrz na siebie, ziomek. Wtedy wygrywasz więcej. Siema, Mazur. Coś mi się bez kitu słuchawki ściszyły. Pokaż jak się gra Warwickiem. Sorry, not a jungle fan. Pokaż jak się gra Warwickiem, skoro tak mówisz, że taki OP. No jest OP, ale wiesz, trzeba nim mimo wszystko trochę pograć. To nie jest tak, że first time'ujesz zioma i... First time'ujesz ziomka i będziesz od razu koksem. Jak grałem w Riven, to nie była taka mocna. No bo Riven jest trudna. Afeczek, dzięki za followka. Jak grać jak ty? A nagrałem filmik jak bić diament na każdej linii. Myślę, że tam było wyjaśnione. No i kurde, dżunglę muszę. Kazix chyba wleci. Siema, niewinny. Nie no, kurde, Xin. Kazix jest chyba głównym na Xina. Kurde, co jest dobre na Xina? Nie wiem, Jarvan IV? Chyba? Dobra, Kha'Zix z pustki, twój Nemezis nazywany. W przeciwieństwie do ciebie na zawodach wybierany, kim ty jesteś? A pamiętam już, tak, Rengar. Stylus Hila oraz Soka Brak. Dobra, miałem runy pod skalowanie na Kha'Zixie. Nie się da. Dobra, wszystko wiem. Ja nim potrafię grać. Siema, kurwa, no Basie, cześć. Siema, siema. Jesteście na Furani, czy co? Kasadin. Kurde. Nieźle. Pamiętasz mnie jeszcze, kurwa? Nie, nie pamiętam. Takich jak ty to jest ziomek miliony. Nie pamiętam niestety. AMG, ale ściszowa, dzięki za followka. Jeden V1 pajacu chodź. Nie, dzięki ziomek. Okej, koks. Dobra, to ja ZW. Na chwilkę. Siema, jestem. Ty, a czemu Kasadin tu jest normalny, a nie taki jak na Splasharcie? Trochę dziwne, ty.
Nie wiem, Riot zapomniał? Siema, Dawdy. Siema, siema. Kurde, ten wykrzyknik res to jest z pizdy. Ty ziomek, to jak coś to Resolution, to ja mam 1280x720, nie zmieniłem tego. Także ten Stream Elements to fujara jakaś. Siema Laura, do której stream? A jeszcze dwie gierki. Może trzy. Myślę, że dwie gierki. Tak do 22, coś takiego. A ja chyba o 23 idę spać. O 7 wstanę. Coś tam, jakieś bieganko chyba. Perm Enjoyer. Czy to smurfki? Jaśnij się, o co chodzi z Kasadinem, z Ignite'em. Ziomek chce killa chyba, ale Ignite Electrocute Kasadin jest chujowy na ręcz czempiona. Także nie wiem, co on robi ogólnie. Siema, Janjo. Janjo. Siema, Stino. Kurde, nie wiem, jak ja wygram tę gierkę. W sumie jest Vein na Mundo. Fajnie, Jakoba, dzięki za followka. Kazik lepszy pod Electrocuta czy First Strike'a? Wiesz co? Powiem ci, że różni są Kazik Enjoyerzy. I nie wiem, ja biorę runy od ziomka, który bierze sobie tego właśnie First Strike'a. Inni Conquerora lecą i Gord Drinkera. Więc to też jest ciekawe. Zrobić jak mi jungler i bot intuje. Jamek, skup się na tym, żebyś ty grał lepiej, a nie na tym, co... Jezu, Kończek! Co jest? Gdzie ma ziomeczek? To za donejcik wleciał. PONCZEK 245 25 zł. Siema Frinu, czym najlepiej grać na topie? Dasz jakieś protipy na Yasuo? Czym najlepiej grać na topie, czy jakieś protipy to Yasuo? Kurde, to się trochę koliduje, ziomek, w sensie... nie graj na topie Yasuo. Na topie nie wiem, coś prostego chyba. Garen. Będzie kok wtedy. A jakieś protipy na Yasuo? Nie graj zbyt agresywnie, bo... to, co widzisz na montage'ach, to jest od gości, co grają bardzo długo tym ziomkiem i wiedzą, na co, czy, na co mogą sobie pozwolić. A na topie to w sumie możesz grać tym, czym lubisz i będzie dobrze. Serafinka, first blindzik. Nice. Znaczy nie, first blindzik. Nie wiem, gdzie jest Xin. Już wiem. No, ziomek. Mogę flashnąć. Dobra, close. Chciałem grać niebieskiego smite'a, bo ja idę chyba one shot.
Tak mi się wydaje. Jaki nick ma Serafinka? Nartozaur. Boksiomeczek jakiś. Dawno Kasadina nie widziałem. Siema Daniel. Kurde, jakim cudem ten Mundo ma tyle samo farmy co Vayne? Nie, to trzeba naprawdę zjebać. Ty sądzisz o zmianach na Rengarze? Wiesz co, właśnie nie za bardzo dopatrzyłem się, co mu tam zmienili. Ale chyba teraz ma większy damage z tego, co poczułem na sobie kilka gierek temu. Także, no Rengar jest takim czempionem granym tylko przez one tricky. Zobaczymy, chyba te one tricky będą jeszcze groźniejsze. A, nie ma co iść. O, Serafin. Siema Simon. Raczej chyba jakim cudem to Vayne ma tyle samo CS-ów co mu to? No, no ta, no wiadomo co chodzi. W sensie, czemu Mundo nie ma bardzo mało farmy? To jest pytanie. Czemu aż tak długo tego diamenta wbijasz? No mało gram w sumie. No ładnie, bardzo ogarnął. Chyba Drake dla nas, co? Ale to jebały. Może się flesznie jakoś? Nie, on nie ma flesza. Dobra, koks. Super Serafinka. Tam Frinu u ciebie? Dobrze, Mati. Gituwa. Siema, Kondix. Ile gier mnie ominęło? Ile ja zagrałem? Z 5? Może? O, Kondix, dzięki za subika na Twitchu, mordo. Dzięki bardzo. Dzięki, koksie. Dobra, medzie winek. Trochę się bałem, ale jest zajebioza. Czemu ty na trendzie R nie ulepszasz w późniejszych levelach? No powiem ci, że się nie opłaca w wyższej dywizji, bo i tak jest mało walk. A ulepszenie R-ki na trendzie daje ci tylko mniejszy cooldown. Ale myślę, że w niższej dywizji można. Bo trochę tam jest dużo walki. W sumie po tym nerfie nie testowałem tak szczerze trendę. Nie wiem, czy jest dalej taki spoko, żeby R-ki nie ulepszać, ale chyba inni i tak nie ulepszają. Także raczej wszystko git. I nie trzeba dalej ulepszyć. Po prostu, RK to nie znaczy... W sensie... chciałem powiedzieć, że... Jeśli... Servus, dzięki za subika. Warto patrzeć, co po prostu ulepszenie skilli daje. Bo jak ulepszenie ulti na trendzie daje mniejszy cooldown, a jego ulti polega na tym, żeby nie zginąć, a nie tak często giniesz w wyższej dywizji, także po co ulepszyć? Prot Snake'u, dzięki za subika. Na kolejny subik na Twitchu, dzięki, mordeczki. Dobra, ja się w ogóle nie skupiam na tej grze. Ja tak se farmię i tyle. Da, dzięki za suba, ziomek. Dzięki, dzięki. Idzie tutaj Mundo. Czemu on jest i tak odizolowany? Oh fuck. A późny flash. Dobra, przeżyję, ale kurde, za ten późny flash to nie powinienem przeżyć. Mógłby być wydłużony czas R-ki? No myślę, że planowali tak zbalansować trendę.
że na 6 levelu 3 sekundy. Ada, dzięki za subika. Na 6 levelu 3 sekundy, na 11 4 i na 16 5. Taki pomysł słyszałem. Ale nie zrobili tego. Pale jointa, dzięki za followka, ziomeczku. Ale jestem geniusz. Chciałem zrobić coś fajnego, ale chuj. Dobra, ja maksuję drugie E, bo ewoluuje E, bo ja chcę kierować. Niech ten DOP jest, jeszcze go buffować. No właśnie, to byłby nerf. Bo on normalnie ma 5 sekund na RC nieśmiertelności OSMD, dzięki za subika. Jakby najpierw miał 3 sekundy, to byłby to nerfik. Wszystkie przyciski słyszysz? Kurde. Mam nadzieję, że bardzo to nie przeszkadza na streamku. Mordeczko. O tak, Prowler. Fuck, nie zginęła. Szkoda. O, smajcik. O, fuck me. Ten ma czerwony smajcik. Myślę, że mogę go jakoś się wbić do niego w dżungli. Jak teraz mam full HP, on nie ma smajta. Chodź do mnie, ziomek, uciekaj. Close. Kurde, szkoda. Jak ci minął dzień? Dobrze. Siłka była zrobiona. Streamek jest robiony. Także dobrze. Nie mam smite'a. Dzięki, że jesteś. Walka, ziomeczko. Co myślisz o Irelina Midzie? No jest silna, ale też bardzo trudna. Ja pierdzielę, ten smite. Nie chciał przyjść. Z cooldown. No, def mida, nie ma co teraz. Jeszcze sobie witki wezmę, mam czas. Jak postępy i zapał do siłki? A powiem ci, że są postępy. Tak myślę. Czuję, że bicek bardziej twardy. Więc jest naprawdę dobrze. A na siłkę ciągle mi się chce chodzić. Nie ma, że mi się nie chce. Nie ma tego w moim słowniku. Czym się różni niebieski smite od czerwonego? Niebieski spowalnia i ciebie przyspiesza i zadaje od razu damage, a czerwony tam podpala zioma i najważniejsze, sprawia, że damage od niego jest o 20% zmniejszony, jaki od niego dostajesz. Także jest bardzo dobry 1 na 1. A niebieski to jest taki, wiesz, żeby zabić szybko. Dlatego ten bonusowy damage. Znaczy, dlatego taki insta damage i dlatego spowolnienia, żeby ziomek, kurde, był balony na łeb. Nie drinkujesz tylko Lulu 23 i pobudka, why? No bo wiesz, ja po prostu chcę codziennie robić progres. Myślę, że jakbym drinkował, co nie, no to nie robiłbym za dużego progresu w życiu. Ja już mam taką filozofię po prostu, że jeśli codziennie robisz krok naprzód, to znaczy, że jest to dobry dzień. No po co mam wiecznie być niezadowolony ze swojego ciała i tak dalej, nie? Ze swojego statusu, ze swoich osiągnięć. Ale mogę po prostu ciągle robić krok naprzód i wiedzieć, że to w końcu nadejdzie. Sorry, ziomek, że tak przechodzę jak dzban. Ale chcę jeszcze dofarmić. Siema, Nikoś.
Pierwsze odżywki na siłkania. O, dobrze. O, fucking. Kurde, inting. A też. Niby było zbyt greedy, ale jakbym zdarzał, to by nie było greedy. A według ciebie nerf teleporta mocno wpłynął na Katarinę? Trochę ta, no, trochę bardzo. Ale z drugiej strony to jest dobrze, bo teraz mój piesek mnie dopinguje. Dzięki Tino, ja ciebie też uwielbiam. Bo przez to, że Katarina już nie może tak teleportować, no to usunęło takie, wiesz, RNG trochę. Czy jesteś nafidowany w Irli, czy nie? Najlepszy build na KT, no na shortów Rutobet albo Riftmaker. Później jakaś Zonia, Rabadon, White Staff, coś tam, coś tam. Siema Yatamu, co tam u ciebie? A Gituba, dobrze. Chcę drajki robić. Nie. Dobra, jestem squishy, fuj. Ja chyba tabi se wezmę w tej gierce, bo mnie one-shotują. Siema Kubiksonek. Dobra, przeciwnicy trochę myślą, więc nie mogę tak siedzieć w tym krzaku jak dzban. Jak tak szybko pingować? No lewy przycisk po prostu. Naciskasz. Jakbyś, nie wiem, otwierał folder z gołymi babami. No właśnie tak. Nie wiem, ja chyba... Ja mogę potem złożyć przebitkę. No wiesz, można się tepać do 14 minut chyba. I MS-a nie daje, no... A dostał nerfa. O kurde, ja zesmajtowałem to. Mam nadzieję, że przeciwnicy nie zabiorą tego. No nie, no kurwa, widzus, ry, XD. Ja pierdzielę. O, tu hedzik, idealnie w piziomeczku mi dałeś followka, nie? Idealny timing. Dobra, widzowie. No to tak nie może wyglądać. Że jest słabo. Co? Nie, bronia nic, nic, nic. Nic, nic. Czasem wątpię, żeby bierz challengera. No, są takie momenty braindeadowe. Ale się zdarza. Progresowanie, progresowanie, ale reset też ważny. Nie, to. No bo co progresować, jak później resetujesz? Kill miałeś? Miałem. Ale mózgu nie miałem. To jest właśnie różnica. Flankuję. Kurde, co jest ze mną nie tak? Czy się wywalił ten mundo? O nie. Kurde, nie wiem czemu. Mi się wydaje, że jestem turbo useless. Albo, no ta Caitlyn w sumie jest turbo mocna. To nie jest tak, że ja jestem useless, tylko ona. Okej, ale Vayne widzę też mocno. Jakiś redzik. O. Ty masz reda.
Tu nie ma Barda. Na pewno. Ostatnie słowa. Albo jest. O, dobra, Koks. Wiesz dlaczego większość streamerów zasłania mapę w lidze na live? Bo przeciwnicy mogą oglądać streama. No i to jest duża przewaga wtedy. Dla niego. I on się wtedy nazywa stream sniperem. Czyli ogląda streama ziomka, patrzy się na minimapę i daje informacje drużynce, gdzie jest jungler i tak dalej. To robić jak team na rankedzie troluje i się nie da grać. Nie no, Bart, mordeczko. Ty masz u mnie sponsorka przez już tyle czasu i takie pytanie zadałeś. Dobra. Wiesz dobrze, co ja ci odpowiem. Streamy na Twitchu i na YouTubie? No. Wolny rynek, baby. To mnie anuluje 40 autoataków? Nie wiem. Ale chcę tą Caitlyn zwanshotować. Zagram Nexta Katariną. Kurde, już cały dzień gram katą. Bo taka prawda psycha siada w tej grze. No to patrz na siebie, to ci nie siądzie. Zreszcie kompa, ja mam w team fight 10 FPS-ów. Kurde, mordeszku, współczuję ci mega. Dobra, ja chcę coś kurde zrobić. Jakąś Caitlyn złapać, no to złapałem. Dobra, Mundo! Ile golda? 26, czemu tak mało? Dwa ulty poszły na Morganę. I dwa nietrafione. Worf. Ja potankuję. Na chino. Kasadin ładnie robi. Siema Fabian. Kurde, szkoda mi tego Drake'a poprzedniego, bo teraz byłby Sol i byłaby wygrana. Jak oglądam jak grasz, to robisz ich jak dzieci, ale jak ja gram na poziomie z 1 golda 4, to nie da się tak. No wiesz, jak się ogląda, to jest łatwe i oczywiste, co robię i dlaczego. Ale jak się gra samemu, to nie jest takie łatwe i koks. No dobra, trzeba Drake'a robić szybko. Jaki pik to 1v9 silverze. Nie wiem, ziomek. To może być wszystko. Nawet Wiktor nam idzie randomowy. Bylebyś umiał tym grać. Nawet Annie możesz 1v9 zrobić. Dobra, ja tego mida nie zdefuję sam. Mogę sobie kanonka wziąć. Nawet tu nie wziąłem. Ja pierdolę. Ja nie znam totalnie damage'a tego Kha'Zix'a. Grasz na challenge rzeczy na Smurfie? No, w platynie teraz. Wytłumaczysz mi, czemu mam 11 kluczy, a 0 skrzynek? Bo za mało. Bo skrzynki się zdobywa grając z innymi championami. No, ten Xin pójdzie do dżungli. Tylko szkoda, bo ja na niego wskakuję, on ultuje i. Chuj. Cofnę do pasy, ziomek. Jak to się dzieje, że Zilean to Friello? To Zilean super champion. Tyson, dzięki za followka. Na półtorej miesiąca rok wspierania? Kurde, koks. Na tym kanale się kanonów nie farmi. Dokładnie, ziomeczka. Moja krew. Moja krew! Ten Marcin Sowa, jaki rozpierdalator.
Siema Tyson. Dobra, Caitlyn to chyba przyjdzie. Nie wiem, czy to Ward nie ma Warda żadnego. No. Ale Caitlyn... No. Dobra, reakcja. Jakiś poradek z diamenta. O kurde. Urban, dzięki za sobika. To już powoli trzeba na szczegóły patrzeć. Patrzeć, żeby wyjść z diamenta. Czemu nie gram z Dark Harvestem? Nie, uff. Ziomki, jeden ziomek gra pod First Strike'a, to ja też gram. Tak po prostu. Siema Adrianek. Jak tam zdrowie? Dobrze, jest git. To jest bez zoni. Tam tu są placki jakieś postawione. Nie wiem, ja tu trapuję. Może przy... Oni otuszują mi, i chyba przyjdą do Vayne. Tak myślę. Mundo idzie. Mundo to jest najgorszy champion, jaki mógł tędy przechodzić. Morgan? No co?! Kurwa, tu jest Warty! Ja pierdolę, nie wiem, ja sobie stoję w krzaku, nie? Ale kurde, przyjdzie przeciwnik i go zabije. I nagle Morgana... I co, Xy? Kurwa, tu jest control ward. Czy ja jestem głupi, czy o chuj chodzi? Tu jest control ward, ja stoję tu. Co nie? A Morgana? La, ale sobie pójdę, o, randomowe Q, puf, krzak. Tak randomowo w tego krzaka sobie walnę, bo czemu by nie? I chuj, Kha'Zix, nie spodziewałem się tego, nie no, to już śmierdzi gównem, widzowie, to już śmierdzi gnojem powoli. I kurde, i ta Morgana jeszcze nie padła. To było najgorsze. Ja w nią skakuję, psz, kurwa, za... I chuj, nie wiem co się stało potem, już zapomniałem. To było dziwne, bez kitu. Snajpuję? Coś, nie wiem, ja chcę to zobaczyć. Ja chcę to zobaczyć na powtórce. Ja chcę to zobaczyć na powtórce, no bo jak snajpują, to ja nie wiem czemu ja mam... Nie wiem, że nie jestem w dupie na przykład, skoro snajpują. Kurwo, gruba, zamknij łeb. Ja będę narzekał. Dobra, teraz nie smajtuję. Kraba. Damaj mi tego Drake'a. Super. No to ja się chyba nie strapuję w tej grze. Farta miała, mówisz? I się Linios, dzięki za followa. Też chciałbym mieć takiego farta. Ale to się chyba odblokowuje wtedy, jak przeciwnik ma streamka. Nie no, ja chcę to zobaczyć. Która to była minuta? Teraz w sumie. Się przekonamy. Jak Frino ten box dalej chodzisz? To... Nie wiem. Gościu chyba wali Q tylko w tego krzaka całe życie. I to był akurat ten mecz, gdzie mu się udało. Na zonie. Miała zonie. Jak byś Silvera? Musisz grać jak Gold. Nie ma żadnej drogi na skróty. Musisz grać lepiej. Nie ma wardów w ogóle. Tu jest tam. Nie. Pójdę znowu do śmierdzącego krzaka, gdzie nie ma wardów. Jak ten box? No chodzę dalej. Jest fajnie. Nauczyłem się blokować. Wcale nie jest rożka. Dzięki za followa. Przyjąłem trochę ciosów na rękawice.
No. No, nie wiem! Co jest? O chuj chodzi? O, dobra, my bad. Kurde, miałbym 16 level. Ja pierdzielę. Oj, Ocean Sol, dziękuję za uratowanie mojego dubska. Wracam do walki. Nie muszę, to będzie czyści wszystko. Nie wiem, to jest chyba krzak, gdzie się sprawdza zawsze, czy jest przeciwnik. Syndrom krzaka. Ewidentnie, coś ten krzak jej zrobił kiedyś. Ale portalek, no. Jak się przez niego przechodzi? No teraz, jak rozwaliłem inhibitor, to już nie czuję się jak gigaczet. Ja pierdzielę, ziomek, pojebało cię? Weź tak nie spam. Main wykarowała totalnie. Jest ta piąta minuta. Dobra, będzie sprawdzane. Będzie sprawdzane. Trzeba to zweryfikować. Cześć, ostatnio skupiłem się bardziej na sobie niż na drużynie i zrobiłem staty 17-1 z lasem. Kozak totalnie lepiej się od razu gra, bardzo się cieszę, że lepiej gram. I to mi się podoba, byku. Tak trzeba żyć. Setny level. Kokzy. Gold 1. 1 LP. Dobra. Trzeba zobaczyć. Ty sądzisz o graniu na custom skinach? No, nie wiem. Rób co chcesz, kurde. I znowu ty, webcamsowe ścierwo. Ale już się nauczyłem, jak się blokuje to. Także chuj ci w łeb. Czekajcie, to coś zrobię. Dobra. Jest czat tylko dla subów? No. Essa. 25 minuta. Trzeba obejrzeć to. Czekaj, ja chcę Fog of War. Blue. Dobra, jestem tu. Jestem tu. Nie ma mnie, nigdzie. Nigdzie mnie nie ma. Czy będzie jakiś randomowy ping? Że tutaj jestem. Nie wiem, nie. Widzowie, wy byście się spodziewali, że tu stoję? Czy ja to w ogóle stoję? No to. O! Aha! Dobra, Xinek, sorry. No, tego nie było. Dobra, zwracam honor. Nie widziałem Xina. Dobra, zwracam honor. Jednak nie było nic. Sorry. Dobra, zwracam honor. Ale chyba było jeszcze kilka takich. Nie wiem, że ta Morgana randomowo Q strzeliła. A. No w sumie może przez to, że wcześniej tam stałem, to mogła tak rzucić. Dobra, zwracam honor. Nie było nic.
Nie było nic. Także bez kitu zwracam honor. To było słabe. Sorry widzowie, zdarza się. Siema Freener, z jakim championem ci się teraz najprzyjemniej gra? Nie wiem, chyba Veigarem. Czemu nie mogę być z brąza, jak z przeciętnym goldem daje se radę? Wiesz, bo... Możesz sobie dawać radę z przeciętnym goldem 1 na 1, ale w lidze to... Trzeba znać i mikro, i makro, czyli trzeba i dobrze grać mechanicznie, i dużo wiedzieć o grze. Wiesz, to, że wygrałeś z goldem 1 na 1, nie znaczy, że ty powinieneś być w goldzie. Czy oglądam anime? Nie, jedyne anime jakie oglądam to One Punch Man. I jest giga zajebiste anime. Golda 1.15 LP mam? Rydę? Nice. No to Gold 1.15 LP w takim wypadku. Ja na main koncie mam słabe MMR i mam Silvera 4, a po założeniu nowego konta udało się bić Platynę 4 i nie mam pojęcia o co chodzi. Aha, no to kurde nieźle. No to kurde nieźle. Saitama Giga Chat. No, jest dobry ziomek. Katarina i 20-0 dla widza, co ty na to? No kurde, nie wiem, czy się uda. Dobra. Zajebiście, że nie ma prądu od godziny. Co się dzieje, że prądu nie ma? Czy palisz Malboraski? Nie, nie palę nic. Saitama Cox. Dokładnie. Otwórz kapsułę. Wow, kapsuła. Co to jest za anime skład? Ty trzeba zbierać. Co to jest, co to jest Mythic Essential? Aha, to... Ja czekam, aż będzie Kasadin. Wow, so... Wow, jego. No. Nawet spoko. Nawet spoko. Nawet okej. Okay. Uśmienić się, masz naprawdę piękny uśmiech, dzięki bardzo. Chodzisz na KFC jeszcze? No. Byłem wczoraj. Czasami chodzę. Przyznaję się bez bicia. Nie będę udawał, że jem codziennie sałatki. I popijam wodę. Dzisiaj sobie wypiłem Monstera też. Wiem, że nie można, ale... Ale chuj. Wyjeb sorankę mam już. Dobra. 90 esencji. Progres. Ocenisz OPGG za donata, czy już nie oceniasz? Nie no. Nie ma sensu oceniać OPGG. Ile kalorii jesz dziennie na siłkę jak chodzisz? Nie liczę kalorii. Zielony monster, największy szef? No ja piłem tego żółtego, jakiegoś Pacific. Nie wiem czy Pacific, czy jakieś inna nazwa. Jakiś taki smakował tak owocowo. Nagraj tym Kasadinem, jak już o skinku mówisz. No nie, ja mam Kasadina. Dawno nie grałem nim, to raczej byłaby interka potężna. Znaczy masz najwyższą maestrię? Na kacie raczej. Czy jem jakiś catering? Nie. Staram się ograniczać cukier oraz fast foody. To jest moja dieta. Dzisiaj sobie ryż jeszcze chcę na kolację zrobić. Ej, a z czym jest dobry ryż? Bo sam ryż to tak sucho, nie? To z czym dobrze zrobić? Ostatnio mi zgrzewka monsterów złotych spadła, ale nie zepsuła się na szczęście. No to git. Z sosem jakiś curry? Z mlekiem?
Kurczę, nie z mlekiem. Jajkiem. Jedno jajko. Ryż z sosem sojowym jest kozak. Z bananem, z kurczakiem albo cukrem. Z cukrem na pewno nie. Wiktor, dzięki za followka. Ryż z kurczakiem. Kurde, w sumie. Wy macie łeb, widzowie. Z twaroszkiem na słodko? Kurde, nieźle. Cześć Janowy, jakby na streamie. Spoko, Adam. Spoko, spoko. Mi się wyświetla telefon, że kurde sklep Play czeka na Wi-Fi. Weź się odwal, ziomek. Ryż z truskawkami? Z warzywami? A ja mam łososia. Czy z łososiem odda, czy nie bardzo? Bo łosoś jest mega zdrowy. Trzeba łososia jeść codziennie, żeby długo żyć. Tak się dowiedziałem. Z książki pod tytułem Jak wspierać mózg. Odda bardzo z łososiem. No to koks. Czy jak mam konto i dostaję po 7-9 LP za mecz, a tracę 20-22, to lepiej założyć drugie? Nie, Riot, chcę ci powiedzieć, ziomeczku, że jesteś na zbyt wysokiej dywizji. I przez to, że dostajesz 9 LP, a tracisz 20, to mając na przykład Silver 1 i tak grasz z Silverami 3. Także no ten Silver 1 to taki tylko na obrazku. Grasz w inne gry niż Liga? No, Valoranta trochę. Lubiłbyś może poradnik do Midai grać 1v9? Kiedy romować, kiedy frizować, kiedy pushować? Ja no myślę, że takie coś to jest dużo na YouTubku. Top lane! Jajajaj. Ostatnio jadłem ryż z ciecierzycą. Bez mięsa polecam, chciły. Kurde, nieźle. Czy grałem coś CS-a? No. Mam chyba 1700 godzin. Ale 1000 godzin to było na kazecie. Czyli tam, gdzie się skacze parkour. I ja uwielbiałem w to grać. Uwielbiałem wchodzić na serwery, gdzie były chujowe rekordy i ustalać nowe rekordy i wtedy duch skacze. I powtarza moje ruchy. I miałem wtedy satysfakcję. Can I meet you, Willos? I buy you skin. Kurde, to było dobra. Szabla, dzięki za followka. Kogo polecam na Mida? Eni. Jest super. Surfowanie w CS-ie zajebiste jest. No właśnie mnie bardziej ten kazet przekonał. Za ile zrobisz świecę? Nie no, nie zrobię niestety. Ty czemu gościu chce iść? Kurde, gościu, masz nick Zoe syndrom. Czemu idziesz Eziem? Siema Laki. Ja nie lubię za pieniądze robić rzeczy. Ja nie jestem taki. Widziałem jak David Tybiski Zadymiarz robił rzeczy za donacika, jakieś świece i tak dalej. I tak pomyślałem, kurde, ja nie chcę być taki. Darius z Doblein. Oh my god. Ty, może jakiś Gragas incydent? Czy nie? Nie, nie zrobię Gragas incydent. Kurde. Nie mam co grać na niego. Niczym mi się nie chce grać. Ja pierdzielę. Dobra, Timo incydent. Ja pierdzielę. Piąty luz. Ja pierdzielę, piąty luz. Jesteśmy w piździe. Widzowie, jesteśmy w piździe.
zdodży i ktoś... Kurwa, nie! Nie zdodżował nikt! GGWP. Przepraszam, widzowie. Ale to będzie... To będzie luz numer 5. Dodge lepiej? Nie, kurde, gościu. Nie ma dodżowania. Przepraszam, teammate. O, jest Borsuk Timo. Ja nie... Dobra. Jak ktoś zapyta, dlaczego piąty luz, to mu powiedzcie Borsuk Timo incydent. Nie karanga na mainie, jest challengerek. Było wziąć jakąś Kayle OP w Dariusa? No nie wiem, czy Kayle jest OP w Dariusa. Teraz pełno AP z Dralów na midzie z elektrokitem? Czemu oni tak grają? Ezu, Hax, dzięki za follow. Ja pierdzielę, ta gra przeszła. Nie, kurwa. Nie. Borsuk Timo incydent. Ja pierdzielę. A Kayle na solo jest git, to... Idź przeproś mamę za to, że grasz Timo. Nie no, ziomek. Ale w sumie Timo jest dobry chyba na Darius. Popatrzcie jeszcze przed tym kompem. Będzie płakany. Tak jak dziobak w Teamfight Tactics. Co tam, jak tam się trzymasz? Jest dobrze. Tylko... To może być piąty luz, ale to whatever. Battle Cup Jinx, ale skiny. Czemu nie można dać donate'a pace w kartę? Akmi, dzięki za follow'a. No bo nie włączyłem tej opcji. Polecasz jakiś serial na Netflixie? Squid Game. Jak Bart, masz więcej niż 18 lat. Skończyłem dzisiaj 20 lat. Nice, Lukas. Wszystkiego dobrego, byku. Mam 17? No, to chyba git. Ja pierdzielę, Borsuk Timo. Gra głównie na midzie AP z Ralem, dlatego może każdy to gra? Nie, co ty. Wątpię. Siema i pozdro z rybek na Mazurach, bardziej w sumie morsowaniu. Nice. Morsowanko, ziomek. Dobra, Lisin, co pokażesz nam? Super. Borsuk zadymiasz. Nie no, ten Timo Borsuk to mi nie wyjdzie. Ty, a jak pójdę tutaj i... Darius tu stoi, ja wiem, że tu Darius stoi. Ja bym stał na takiego Timo, chuja. Montage synapse, masz to. Coś zrobił jakiegoś playsa. Myślę, że on teraz zakłócił całe... Całe, kurde, jak to się nazywa? Czasoprzestrzenne. Kurde, całe uniwersum, wszystko zakłócił tym Q i Wardem combo. Dobra, masz takiego pula. Mam nadzieję, że ci moja trutka zabierze. Nie no, żartuję tylko. Czemu grasz jebany wczoraj? Ja gdzieś przez niego Clash'a przejebałem w finale. Nie wiem, bo nic nie miałem na tym topie. Ja nie gram dobrze Timo. Ja nie gram dobrze Timo, a ten Darius mnie wyjaśni. Maciu, dzięki za subika. Dobra, do run shielda wziął. Nie wiem, ja chcę, żeby ten Darius wygrał. No podejdzie, jak i ostrzeli. Ja pierdzielę, wiedziałem, że to zrobi. Ale się łudziłem, że to później trochę zrobi.
La la la, jestem Timo. Paciu, 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 paciu. Paciu, paciu. Jeszcze chyba Tabi złożę jako pierwszy. Nie, no aż takim chujem nie będę. Dobra, W. Jest Wiego tam. O kurde. Oni koszula, dzięki za followa. Nie no, uciekaj stamtąd. Kurwa, no co ty ślepy? Myślisz, że co się stanie? No nie. Kurwa. Ten już z ghostem. Tu jest Wiego. Czy ja ginę? Nie tam. Giną tylko słabi. W sumie to jest ślepy Lee Sin. W sumie. Kurde, ten Darius ma full HP. No i się zaczyna zabawa, Darius. Zaraz ja to będę frizował i mnie nie, będziesz nienawidził. Nie wiem, dam takiego warda. I chuj. Kurde, to był chujowy wart, bo on może w krzakach właśnie siedzieć. No, potrzebowałem warda w tym krzaku. Kurwa! Ja nie mogę go odstraszać, ty! Kurde, wave jest za duży. Dobra, chuj. Ale ja to zjebałem tę grę. Kurde, bo early go miałem męczyć, żeby on nienawidził mnie. Co prawda i tak mam dużo farmy i tak mnie nienawidzi. Ale powinien mnie nienawidzić bardziej. Kurde, ja nie mam takiego puszu, żeby go zabić. Czy Tryndana idzie dalej w mecie? No nie wiem, tak szczerze. Okej. Jakiś... coś się stało na midzie, niedobrego. Kurde, ja nie puszynałem tego do końca. O chuj. Co on tam robi w ogóle? Kurwa, jebać mnie za kanona, ale chuj, cofam się. Dobra, ziomek, mam przewagę. Ale nie wykorzystałem tego tak, jakbym chciał. Sorry, nie jestem utalentowanym mainem teama. No, Esio, zrób coś. Kurde, ty ją miałeś, ona nie miała skilli chyba. Chyba, że ulti. Jak dobierać runy na kacie pod przeciwnika? No ja nagrałem filmik Akademia Katy i tam wszystko wyjaśniłem. Nie ma tu grzyba. Na pewno się tego nie spodziewa. Dobra, 32 farmy. Ma Darius. Weź do krzaka. Zapomnij o tym grzybie. On ma przewagę levela. On się jeszcze nie cofnął. Ciekawe, czy go mogę tak sfejstankować po prostu. No, 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 wejdź. Chodź do krzaka. Chodź do krzaka, kurwa. Darius nienawidzi swojej egzystencji. Nie masz kanona, ziomek.
O no! O kurwa, jumpscare. Jak nie wiem, w Outlaście. To było straszniejsze niż Outlast. Ale musisz się kiedyś cofnąć do bazy. Dobra, Cox! Zapakowany w walizę. Kurde, sorry Darius. Ale no co ja miałem wziąć innego? Co ja miałem wziąć innego? Kurde, zimno mi znowu w ręce. Nie wiem czemu. O, kanon, nice. Oj, widzowie. Mam nadzieję, widzowie, czy wy mnie jeszcze lubicie? Czy już mnie jebać? No kurde. Będę musiał uważać. David, dzięki za followa. Jebać. Kurde, sorry. Oj, grzybek. Jakim ja jestem skurwielem. Ja pierdzielę, jebać mnie, widzowie. Nie, no gram Teemo. I jeszcze tak tego Dariusa. Ja pierdzielę, grzyb. On, ja myślę, że za każdym razem jak on stoi w miejscu, to on w biurko napierdala. Holy shit. Po tym pierwszym jednym meczu myślę, że może dać moje łaski i ci przebaczy tylko dlatego, że grasz katą. O, dzięki ziomeczko. Jest 7-4, kurde. Makosik, dzięki za subika. Dariusa nie ma. Co to, co się zaświeciło? Kwiatek? Od Wiego? W sensie jest dżungli? Oj. Jest tu Wiego chyba. Jeszcze raz. Nie, jest Wiego na bocie, na midzie. Ja się dajwuję chyba, Darius. Chyba, że tu Wiego idzie. To dwóch wydajwuję. Tu skapiłem. Kurde, Teemo się słabo pod turetem wali, zioma. Bo ta trutka, nie? Dzięki za followka, ziomeczko. Dobra, play tak chcę. Nie. Ja pierdzielę, jaki limit testing. Extra, dzięki za subika, ziomeczko. Dobra, na shortów i baza, ziomek. Znaczy na odwrót. Erik, dzięki za subika. Na kogo grasz? Na Dariusa. Sobie gram, zioma. Znaczy nie wiem, czy on jest moim ziomem. Myślę, że on mnie nienawidzi. Wumaksuję, żeby movement speeda mieć i żeby, wiecie, go wkurzać. XDDDD, dzięki za followka. Masz myszkę w lewej ręce? Nie, to jest lustrzane odbicie. Liandry czy Riftmaker? Oj, sorry.
stary ziomek. Liandris czy Leafmaker? A Liandris. Tap. Tap, tak o. Nie no, Riftmaker chyba heal teamowi nie jest tak potrzebny. Ja tego nie frizuję. Ja muszę oro zrobić, a nie frizować. A naprawdę ten Viego to sobie robi co chce. Maseczka i pęta grzybem robi wrażenie. Kurde, no ciężko go męczyć pod turetem. Przez tą trutkę. Nie. Lecik. Gram rankedy? Ta, są rankedy. Kurde, ale coś się nie lubią. O, Viego! Ogrzyb? Nie, tak! Oj, Sadek. Tilted? O ja pierdolę. O nie. Dobra. Jest git. Nie no, ten Darius. Sorki, przepraszam Dariusik. Nie chciałem takich rzeczy. Nie grzeba tak szaków, żeby wkurwić Teemo. Kurde, raczej ten grzyb tak w dżungli nic nie zrobi. Riftmakera składaj? No właśnie nie wiem, chyba maska zrobi więcej. Teemo. Kurde, to raczej jest gierka przegrana. Ten ziomek nam idzie ma 1-7. Z Discorda czy nie? Green. Wiem, że kto pytał, ale chuj. Maskę składam i będzie git. Większy damage. No nie wierzę w ciebie. Ale jesteś zły. O, biegło to był. Nie, ajajajajaj! Q zmaksowałem przez przypadek. Typ grzyba? Maybe? Patrz, krzyb, kurwa! Ja pierdzielę. Nie. I ten. Ja pierdzielę. Nie, to jest GG. Bogdan rozjebał. Chyba ci się nudzi, że grasz termosem? Nie, po prostu nie miałem co wziąć na topa. Ale no, Teemo incydent niestety. Piąty luz. Zdarza się. Bartłomiej, dzięki za subika. Dobra, nie wiem jaką ja mogę mieć strategię. O, rakieta, close. Kurde, bo oni mają Vayne i Lulu. A ja mam blinda, liga chat. Kurde, dla Dariusa to jest dziwne uczucie. O, grzyb! Oj, kolejny? Nie no kurwa, chujowo stawiłem tego grzyba. Pacio.
Paciu. Chupa zresztą. Ale było paciu. Kurde, ten grzyb, nie wiem. Ja widziałem, że tak stawiają inne mainy team o tego grzyba. Ale chyba bym go zabił. No nie, biegowski. O chuj. Nie. O, tysiąckotna. Kurwo, nie. Ale unlucky. Ale smutek teraz. Jakbym go zabił, to by winable chyba była. O, dzięki za golda. Co ja mam teraz składać? Nie wiem, bez kitu chyba maskę. Kurde. No to mi daje tankowatość, nie? No takie HP. Cosmic Brave, no ja potrzebuję kajtować. Kurde, mi teamek. Paciu. Zostawiam tu grzyba, bo on jest w chuj taktyczny. Nie, no nie mów mi, że mi niszczysz grzyba. Chodź tu. Kurwa, chuj nie tak, bo to jest kontrolat. Czytaj czat? Czytam. Ekatem już nie zagram, bo to mój laścik. Ciekawe, czy ja na nią wygrywam. O, ja pierdziele, idzie ekipa. Ekipa to nosi. Wejdźcie w grzyba. No kurde, nie wiem, czerwony trinket do wyjebania z gry. Siema Nirvana. O, Viego. A jakbyśmy go teraz zabili? Oj, on jest zbyt potężny. O, grzyb. Kurde, no gówno się dzieje. Dawaj. Nie, ciężko będzie to wygrać. Przeciwnicy muszą dużo razy zjebać, żebym wygrał tę gierkę. Co robią, co chcą. Kurde, sadek trochę. W sumie teraz to co robią to jest greedy mega. No ale lecie. Dobra, boosted z mojej strony. Chuj. Czemu tak mogę grać Katariną Challenger, że? No mi nie oddają. Co się stało, że mi odsubowało twój kanał? Kurde, tylko nie wiem. I tak masz dobrą hydrację, 42 wygrane i 5 przegranych, to dobrze? Nie tak. I don't care. Nie, spoko. Siema, sekator. Mm.
Nie na egzos. Ja pierdolę, nie mów mi, że też przeżyję. O, grzyb. Klimat. Klimat, bro. Nie. Szkoda, Timo nie oddaje. No w tej grze nie oddam. Dawaj Discorda, bo i tak koniec. Ja pierdzielę. Baron. Ale kurde, jest 33 do 12. Co my zrobimy na tym baronie? Nie wiem, oni muszą. Oni muszą bez kitu jakoś potężnie zintować, żebyśmy to wygrali. Ja wątpię, że to się stanie. Tylko Igor, dzięki za subika, ziomeczku. Ej, Jinx? Kurde, nie Jinx. Nie wyklikają tego. A ten ma jeszcze ulti, ja pierdziele. Dobra, zdarzają się takie gierki. Ale spoko, gold jeden wbity i tak. Gold wbity i tak, także gold jeden wbity i tak. Ale tak myślałem, że to będzie Timo Borsuk incydent. Także widzowie, jak coś, to piąta gierka to nie była przegrana. To było Borsuk Timo incydent. Ciekawe ile punktów na minusie. W sumie... Minus 9. Dobra. Diament to i tak się wbija. Prędzej czy później. Dobra widzowie, co mogę powiedzieć? Dzięki bardzo, że byliście na streamku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapęcie w górę jeszcze zostaw i do jutra, trzymajcie się, widzowie, papatki, do jutra, uwielbiam was, jesteście super.